Jest akceptacja. I teraz jak tam wejdziesz z powrotem na te szachy live, to już cię będę mógł zaprosić. I Jestem. Po, po prostu jak będę coś przestawiał, ty będziesz też widział. Dobra. Oj, tutaj czy jest, to jest taka na szachownica. Wszystkie strzałki, wszystko tak, widać. Tak, tak, tak. I teraz jak rysuję, to o, no, tobie widzę. też jak się będzie post... po, pokazywało, nie? E, dobra, no to już. To w... też widzieć, zakładam, tej strony to działa. Tak, tak, jak ty ruszysz dobra. to też. No. Yy, dobra, yy, to wobec tego już Ci mówię, jaki mamy plan na dzisiejsze zajęcia, więc okay. yy, <laughs> pierw, pierwsza kwestia, co sobie zrobimy, to właśnie... Yy, no cóż, trzeba mierzyć się na zamiary, więc nie wszystko naraz, ale po kolei od najważniejszych spraw, więc zaczniemy sobie od omówienia, co należy, co nie należy robić na początku partii i jak ewentualnie karać przeciwnika, jak gra idiotycznie. Później sobie zrobimy trochę zadań i pokażę ci, w jaki sposób powinienś robić zadania. Bo okay. ty, tak jak sobie robiłeś, to jest Git, ale można to ulepszyć. A, a na koniec trochę poanalizowałem Twoich partii i pokażę Ci, Oj. jakie błędy ci się często zdarzają i w jaki sposób ich unikać. Nie? Także taki mamy plan na dzisiaj. Dobra, i pierw, a jeszcze pierwsza kwestia: masz w prawym górnym rogu takie kółko zębate nad szachownicą. Mam, mam. Jak sobie na to najedziesz, pokazuje się taka opcja do odwracania szachownicy. Tylko nie klikaj, yes. tylko najedź. I tam y, odwróć sobie od strony czarnego, bo ja ci będę mówił, czy tam ze strony białego analizujemy, czy ze strony czarnego. Także pierwszą Dobra. rzecz będziemy sobie. Analizowali od strony czarnego. Także coś, na co wszyscy czekali, myślę, ponieważ musimy ustalić pierwszą rzecz, w jaki sposób reagować, kiedy oponent chce założyć ci nie? Także przeciwnik no, znaczy... wjeżdża Hetman H5. Najbardziej optymalne, właśnie to jest, bo jak się przed tym obronić, to wiadomo. Tylko pytanie, jak jest, najbardziej, jak jest najbardziej optymalna obrona? No dobra, więc pierwsza kwestia, jak przeciwnik robi ruch, to zawsze na początku musisz się zastanowić, co on kombinuje. No to zobacz, przeciwnik tak, wjechał tym. Zami. Tak, wjechał tym Hetmanem na H5, to co on chce? Czym ci zagroził teraz? Chce zbić tutaj piona i potem wyprowadzić pewnie to coś, żeby nie mógł tego zbić. Znaczy, raczej to y, będzie chciał wprowadzić tego gońca i później zbić, no bo jakby tam od razu zbił, no to królem zbić. No tak, tak, tak. No, no, Dopiero, no, no. Potem okay, Dopiero potem jak to, gońca, końca. To, to, to jest dalszy jego plan, ale w tym konkretnie ruchu co chciałby ci zbić, co masz niebronionego pion aktualnie jest Piona. w żaden sposób niebroniony no i to teraz... też czacha wprowadza tym samym. Dokładnie, no to teraz pierwsza kwestia, co zrobić, żeby ten pion już nam nie wisiał, żeby go obronić Dwie opcje wydaje mi się, albo prawy pion, albo lewy pion do obrony tego. No momentu. to tak, pierwsza rzecz, lewego piona nie możesz pchnąć, bo wtedy króla byś odsłonił, A nie? Tak, więc, to, tak, więc tak. to będzie nielegalne. Obrona drugim pionkiem byłaby git, tylko problem jest taki, że jak zagrasz d6, to zablokujesz tego gońca, nie? To w takim razie ustawiam. Jasne. A tego gońca lepiej byś chciał tutaj aktywniej wprowadzać. No więc właśnie, wprowadzasz sobie skoczkę. Generalnie rzecz biorąc, w każdej partii pamiętaj, że na starcie masz do zrobienia trzy rzeczy. Walczyć o centralne pola pionami, czyli to są te centralne pola. Im więcej zajmiesz, tym więcej masz miejsca dla swoich figur, a przeciwnik ma mniej. Później rozwinąć skoczki. Potem gońce, czyli lekkie figury, i zrobić roszadę. I jak te trzy rzeczy zrobisz, to nie ma czyli, opcji, czyli żebyś przegrał robienie na zdarzenie. przed tym, jak się wyprowadzi oba gońce i oba skoczki, jest takie zazwyczaj średnie. W sensie jeszcze się ma. Nie, nie dasz rady, rady nawet. Gry. Jeszcze nie, nie dasz rady zrobić roszady, jak nie wyprowadzisz skoczków i gońców. nie, więc znaczy, <laughs> daś, jeżeli, jeżeli jednego wyprowadzisz, to dasz radę. Natomiast znaczy, pytanie, czy dwa należy, na, czy no, na przykład. Czy... Mm... No to już jest kwestia zależnie od sytuacji, ale generalnie dążysz do tego, nie? żeby zrobić roszady. No tam patrzysz, co przeciwnik kombinuje i trzeba odpowiednio reagować, ale generalnie zająć centrum, rozwinąć skoczki gońce, zrobić roszadę jest gituba. No dobra. Bo no właśnie hmm. we wczesnej fazie gry jest tak, że rzadko w sumie ten król jest yy, aż tak zagrożony, w sensie w takiej no, wczesnej fazie zależy, gry. zależy, jest... zależy. Jeżeli tam na przykład yy, to jeszcze o tym będziemy mówili, ale na przykład zdarzało ci się grać posunięcia w stylu pionowym, k6 nie no. I, i tutaj niby nic tragicznego nie zrobiłeś ale już król się odsłonił nie i tutaj mogą się problemy pojawiać także generalnie rzecz biorąc owszem ten król nie ma wielkich problemów ale jak się jakoś bardzo go osłabi no to są kłopoty <laughs> no dobra no to wobec tego skoczek c6 obroniliśmy pionka no i przeciwnik goniec c4 co przeciwnik kombinuje? No, oczywisty manewr. Oczywisty manewr. No dobra, więc Hetman i Goniec tutaj zaatakowali. No to co zrobisz teraz, żeby tego Mata nie dostać? Trzeba problem rozwiązać. Hmm. Jak przesunę tego piona, to nie mogę, bo będzie szach. Nie Trasie możesz, tak. Mogę Dokładnie. wygonić jego królową i w zasadzie to sprawi, że on się cofnie, bo tego piona już mam chronionego, więc on mi tego nie zbije, nie zaszachuje mnie w tym samym momencie. Więc mogę w zasadzie albo wylecieć tym pionem, albo, no nie wiem, pewnie ruszył tym pionem. Dobrze. I tak gieszesz jest rzeczywiście tu najlepszym zagraniem, ponieważ przesłaniasz tego hetmana i jednocześnie go atakujesz. I właśnie w ten sposób wykorzystuje się to, że przeciwnik szybko wprowadził hetmana do akcji, czyli atakujesz cały czas tego hetmana i jednocześnie rozwijasz swoje figury. A potem I... chyba jeszcze też jest droga otwarta, bo to pole jest zasekurowane przez to. Droga jest tak, otwarta, tak, żeby centrum tak. jako to no, no właśnie, tylko zobacz, już tutaj się napalasz, żeby tym pionem F, tego piona F tak, się, tak. się nie czepiaj, bo zawsze króla osłabisz, jak go ruszysz, nie? Więc... A, no bo on tu jest. No taki właśnie, no no właśnie, no właśnie, tak, więc jak, jak zrobisz roszadę i króla zabezpieczysz, to OK, wtedy możesz działać, ale nie przedwcześnie. I teraz tutaj A można W takim, by... w takim mhm. razie, jak na przykład lewe skrzydło, jeśli chodzi o piony rozwijamy, to tutaj roszada bardziej optymalna byłaby w prawą stronę, gdzie pion są ruszone, żeby była większa to protekcja? Czy... Przygotowałem to, omówimy, kiedy krótką, kiedy długą roszadę. E, dobra. dobra. więc tutaj można by oczywiście Hetmanem jeszcze obronić, nie? Dwie figury bronią, dwie atakują, no ale to gońca byśmy blokowali, więc to gorsze wyjść. No więc tutaj G6, no ale powiedzmy, że biały będzie mega ultra uparty. No i Hetman F3, no to znowu, co biały kombinuje? Cały czas jest opcja, żeby założył tego szefczyka, więc no jakby chcemy go wytknąć w aktualnej pozycji. No dobra, no. to jak obronimy, żeby ten Hetman na F7 zbić nie mógł? Są, znaczy, opcja konia tutaj jest bez sensu, bo w zasadzie jest, a nie, jest sekurowany koń przez Hetmana. Tak, bardzo dobrze. Więc, I bardzo też dobrze. wprowadzać do przodu mhm. dewelop, okazji. Tak, czyli realizujesz ten cel debiutowy, wprowadzenie skoczka i jednocześnie bronisz się przed matem, no to idealnie, tylko właśnie trzeba patrzeć, czy figura wchodzi na bronione pole, czyli zawsze jak chcesz się ruszyć, to zanim ten ruch wykonasz, to sprawdź, czy y, masz to pole zabezpieczone, żebyś po prostu tej figury nie stracił, nie? No dobra, ale... W... właśnie często się no. o tym zapomina, jak już jest presja czasu, w sensie im mniej no czasu jest, no to tak, przy każdym tak. ruchu jest tak... Czasami, no. czasami się zagapisz <laughs> i sprawdzisz, czy to pole jest na pewno bezpieczne. Jasne, no. że tak, no to na Albo tym właśnie nie mhm. no. Dlatego jest to ograniczenie czasowe, no bo tak mógłbyś myśleć i myśleć, co byś wszystko wymyślił. No dobra, ale tutaj w tej partii biały jest niesamowicie uparty. Hetman b No to znowu, co on kombinuje? Um. Są dwa pytania zazwyczaj. Jak zadaję sobie pytanie, co on kombinuje i za bardzo nie widzę jego wizji, to drugie, drugie, drugie pytanie, jakie sobie zadaję, to w jaki sposób mogę go ewentualnie wypchnąć, żeby stracił tą pozycję i żeby marnował ruchy, przemieszczając się, bo, bo ma groźbę. Więc okay. e, jeżeli na pierwsze pytanie bym nie umiał odpowiedzieć, co on kombinuje... A no, to co w sumie, byś grał wobec tego? No? Um, zagrałbym chyba koniem... Tutaj, tak mi się wydaje. Chociaż on by ten wysnukł, no wysunął pion, ale straciłby po, Hetmana. Powiem ci, powiem ci, że nieświadomie, ale zagrałeś najlepsze posunięcie w tej pozycji. Natomiast zanim do tego przejdziemy, no to ustalmy, właśnie, co ten przeciwnik kombinuje. Zawsze zwracaj uwagę, jak figury współpracują. No patrz, Hetman z Gońcem są ustawione A, jest, na jednej tak, przekątnej, no, no, no. nie? I, i, asekurują się. Y y y asekurują się, więc jak tam zagrasz na przykład A6, no to on cię zbije, królem zbić nie nie możesz, no bo Hetman broni. Podobnie no trzeba a. uważać, jak na przykład dwie wieże są na jednej linii ustawione, albo wieża z Hetmanem, to one wtedy współpracują po tej linii i jakiś właśnie taki atak może się pojawić. Właśnie widziałem wyrywek z twojego, urywek z twojego streama, a. jak POP ustawił wieżę królową i wieżę jeszcze, taka potrójna tak, tak, bomba tak. na backlinku. No no no, tak, więc trzeba właśnie na tego typu kwestie uważać, bo no, to jest tak jak w wojsku, nie? bo szachy to jest symulacja bitwy, jak oddziały współpracują, to się pojawiają problemy. No. No więc tutaj można by Hetmanem ponownie się obronić, to już by było jakieś rozwiązanie, natomiast najlepszą obroną jest atak i skoczek d4, rzeczywiście przepiękne posunięcie, no tylko zobacz, bo przeciwnik zgarnia ci teraz z szachem, atakuje twojego króla, co nie? Więc Hetmana zbić nie możesz, musisz się uciec, pogubił, czuję. no ale tu masz jedno legalne posunięcie, co, jak, jak uciec spod, spod tego szacha? Um... Zbić go nie zbije. No, więc. Mogę tylko do przodu iść w zasadzie nie wiem, czy jest inna możliwość jakakolwiek. Tak, tak. No i teraz powiedzmy, że przeciwnik zauważy, że mu ten hetman wisi. No i sobie odejdzie na przykład na C3. To co byś zrobił? Ogólnie teraz się tego nie da zrobić, natomiast jest coś takiego, że zauważyłem, jak wcześniej wyprowadzam hetmana, to. O, nie widać... O, widać, jak zaznaczam te mhm. pola, no, oj tak, 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 widełki byś chciał zrobić już widziałem, że to w paru partych ci się udało ale póki co ten hetman broni, co nie? także no tak, tu nic nie zrobisz nie no, no a, a rozglądaj się co, no właśnie dobrze kombinujesz jest, rozglądaj się co przeciwnik ma niebronionego tak, więc mógłbyś zdobyć pionka, bo jest on niebroniony więc jeszcze ok, jeszcze presję zakłada na to tak, i jeszcze atakujesz hetmana ale jeszcze coś więcej jest niebronionego u przeciwnika a no jest właśnie chyba trzeba strajdować i pierw wygonić tego, tego, co zawitał głęboko. No, mo możesz teraz zbić właśnie gońca. Yy, I zdobywasz trzy punkty, a oddałeś wcześniej pionka, więc jesteś na plus, co nie? Yy, czyli yy, zobacz, yy, realizujesz te cele debiutowe, zajmujesz centrum, rozwijasz lekkie figury, zabezpieczasz króla i patrzysz, czy przeciwnik coś niebronionego zostawił i starasz się to, co niebronione mu wybijać, co nie? I na podstawowym levelu tak się wygrywa part. No Ach, dobra. I to, I to właśnie sytuacja, zakładam, Aha. że w jest dość nieprzyjemna, bo ja mam teraz aktualnie rozwiniętego i konia, i piona, i konia. No i, i jeszcze... o to chodzi. I A on o to w zasadzie właśnie ma chodzi. teraz dwie losowe figury, który musi uciekać jeszcze. Dokładnie, więc ty, ty masz te figury w akcji, i przez to przeciwnik ma kłopot, nie? Ponieważ te twoje figury w ten czy inny sposób go atakują, utrudniają mu życie. No i teraz patrz, ciekawą kwestię. Ponieważ ten Hetman mógłby odejść tak, żeby gońca bronić cały czas, nie? I teraz, jeżeli odszedłby na D5. No to co byś teraz zrobił? No bo hetman broni gońca, już zbić nie możemy. Ej, a a sekundka, co się stało, że ja wcześniej tego zbiłem? Ten hetman gdzie był? Ej, Ej, że... na, C, na C3 próbowaliśmy co jak odejdzie, a on dobra, zszedł te, z tej tak przekątnej i mogłeś zbić. No właśnie, a co jeżeli odszedłby na D5? Um to traci to, w... to. traci. Czyli po każdym ruchu przeciwnika patrzysz, czy możesz zbić tę figurę, którą akurat ruszył, co nie? W ten, w ten sposób. Teoretycznie na papierze to tak to działa i tak każdy wie, że ma być, ale często no, niestety się zdarza tak, no tak że ale... jest ileś kombinacji, mhm. jak są figury jeszcze zwinięte, no tak. to niestety... Znaczy wiesz, bo zdarzają się, zdarzają się takie sytuacje, że jest coś takiego ukrytego, ciężkiego do wypatrzenia, ale takie sytuacje, że przeciwnik robi ruch i zostawia figurę niebronioną, no to dosyć łatwo jest wypatrzeć, właśnie jeżeli będziesz na tę ostatnią ostatnio ruszoną figurę zwracał uwagę. No dobra, ale pojawia się jeszcze trudniejsze pytanie: a co jak ten Hetman odejdzie na C4? No bo na C4 jest bezpieczny i cały czas tego gońca broni, ale pole C4 jest. Jedynym bezpiecznym polem dla Hetmana na tej yy, przekątnej. Ponieważ, jeżeli poszedłby tutaj, no to zbijesz pionem. Jeżeli poszedłby tutaj, to zbijesz skoczkiem. Jeżeli poszedłby tutaj, no to zbijesz tym skoczkiem. No więc, gdyby tego Hetmana się pozbyć z tego pola, no to właśnie jest, zależy nam to na wywasz. tym, żeby nie, hmm, nie był uprawniony ten goniec, więc tak, trzeba wygonić. By tak. Jedna opcja to chyba. Bardzo dobrze. Chyba... Bardzo dobrze, dokładnie o to chodzi. B5, teraz już hetman musi zmykać i zdobywasz tę figurę, nie? A, a co ważniejsze, patrz ile, ile czasu przeciwnik zmarnował latając tym hetmanem, nie? Poszedł na 5 tak, 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 na B3, C4, D3, mnóstwo tych ruchów, a ty już figury masz powprowadzane i jeszcze zdobyłeś materiał. Więc dlatego tego hetmana nie należy przedwcześnie wprowadzać do akcji, ponieważ wtedy ponieważ wtedy druga strona tego hetmana atakuje i jednocześnie poprawia swoją pozycję, czym utrudnia przeciwnikowi życie. No? to, co ci pisałem jest, myślałem o ewentualnie takim półśrodku, ale ten półśrodek też jest wczesnym wyprowadzeniem hetmana, jakby zagrać na samym starcie to. W sensie nie, 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 nic, nic, nie wprowadzamy hetmana. Nie, nie. Najpierw, najpierw lekkie a, figury do akcji, a później dopiero cokolwiek innego zaczynasz robić. Bo zobacz, to taką ciekawostkę ci powiem, nie rób tego w swoich partiach. Na przykład ja gram sobie takie warianty czarnymi w ten sposób, to jest obrona sycylijska i tutaj się tego hetmana szybko wprowadza do akcji, ale on tutaj stoi całkiem aktywnie, broni ważne pola, z tym, że no, to jest taka wyższa szkoła jazdy, bo ja cały czas muszę uważać, czy tam przeciwnik mi tego hetmana nie atakuje i tak dalej, nie? więc pojawiają się różnorakie motywy, czyli na wyższym poziomie można kombinować, ale nie utrudniaj no, sobie tak, życia, tak, nie utrudniaj sobie życia bardziej niż to konieczne. Trzeba opanować podstawy, a później można kombinować. Dobra. A jak, jak w sumie mhm. wygląda jeszcze sytuacja, jeśli chodzi o czarne, o opening? Bo na przykład jak się gra białymi, to jest... To, to przejdziemy, do forward, przejdziemy do tego. Najpierw ogólne, jest jakby jedne ogólne jedne zasady. W większości przypadków będzie OK. To ja ci powiem co i jak, tylko najpierw takie ogólne zasady ustalmy, co i jak się dzieje, a później przejdziemy do konkretu. Czyli okay. po kolei. No to teraz A zobaczmy jeszcze, od strony jeszcze, białego, odwróć sobie. No, no, no. mów. Podsumowując tego szewcika, może na szybko tylko sprawdzę, czy, czy zapamiętałem wszystko. Dobra, no to Jak spróbuj to... przestawić. To od strony czarnego oczywiście sobie odwróć, no i spróbuj przestawić to, co się tam działo. Dobra, czyli ogólnie start jest taki, że to idzie. Mhm. No, zajmuje centrum. No ja ogólnie bym zagrał pewnie tu, powiedzmy, ale to tak, chyba też to mogę Ty, zagrać, ty tym... tak będziesz grał, ale dla utrwalenia, nie? To... I teraz. Tego nie mogę. Mm -hmm. No i gdyby tak zagrał, to zobacz, pomału, bo za bardzo się śpieszysz. Już się tutaj skupiasz, jak tego hetman zaatakować, ale najpierw miałeś sobie zadawać pytanie, co przeciwnik chce ci zbić. To co przeciwnik mógłby ci zbić, co masz niebronionego. Chcę zbić. To zakładam. To, tego tak, to, to Pionka C5 bronić. ci chce zbić. No to ty A nie się chcesz go, go stracić. Ja teraz przy tym openingu, jak mu zagrał. No, więc... Tutaj jest inaczej, no to no, skoczek. Trzy opcje są. Dokładnie, no to która opcja będzie najlepsza. Skoczek tutaj średnio, bo ma trochę pola. Gonięc A właśnie to jest to. Mhm. to jest jedna rzecz. Generalnie skoczków na bandzie nie chcesz stawiać, skoczek no tak, tak, lepiej działa w centrum. Nie tak, nie mhm. tak, 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 więc to jest no, no, średnia no. opcja. To zostają nam dwie opcje. Mhm. Um, to w sumie uwalnia nam. Gońca. Mhm. I gońca spoko. Mnie, I z, za, zagrasz sobie D6, będziesz mógł tego gońca wprowadzić. No to powiedzmy, przeciwnik oczywiście bardzo tak. agresywnie atakuje. No to co ty na to? No i teraz wydaje mi się, że. No. Koń tutaj. I na dobrą sprawę to pokrywa. Oj, I to i to, pomyśl, pomyśl, pomyśl. Tak. Co A przeciwnik sekundę. chce zbić? Bo... No tak, no. No, no by, i byś, byś zaatakował, byś a, a on by cię wyśmiał, nie? No jeszcze no. tutaj mata byś nie dostał, to pół biedy, ale... Ale już, byłoby, są... już byłby smog No patrz, a w tym smoku, tak jak ci proponowałem, to ja, jak chcesz to skrzydło królewskie ustawiać generalnie? Ogólnie byłoby potem... Tak, czyli ponownie wyganiamy tego hetmana, a G6 robi fajny lufcik dla tego gońca. I zobacz, tak to by było głupio, bo oczywiście przeciwnik zbije, ale chcę samą koncepcję pokazać. Zobacz, jak ten goniec pięknie po całej szachownicy bije w przeciwnika, nie? Więc o, bardzo, no, bardzo aktywnie jest ustawiony i na tym polega cała zabawa właśnie. Dlatego ja gram y, czarnymi to G6, żeby wstawić tego gońca i on jest super aktywny. No dobra, ale mamy tutaj pewien problem, no bo przeciwnik zagrał hetman F3 i nas zaatakował. Co konkretnie zaatakował? E, cały czas to samo, na co nie ma obrony. Może na tego, tego piona. No dobra, to co zrobić, żeby Wiedze Hetman już nie mógł bić na F7? E, w tej Skocze kolejności. Krebszysz. Bardzo e, dobrze. E, no i widzisz, już wykorzystujesz tę wiedzę z poprzedniego przykładu. A wcześniej, czemu, czemu tego skoczka nie chcieliśmy wcześniej? Co tam? E, Bo by y, przez... Y, tak, w sensie, mhm. tak, tak, tak. tak. Dobra. A w tej kolejności już można, dobra? Tak, czyli po, po prostu się zastanawiasz, czy na pewno się obroniłeś, czy tylko ci się wydaje, że to broń, tak? Okay. No dobra, ale powiedzmy, że tak jak w poprzednim przykładzie, przeciwnik będzie ultra uparty, no i wjedzie tym hetłanem na B3, znowu chce ci tutaj stuknąć. No i co zrobisz, żeby goniec tutaj nie atakował tego punktu F7? No bo problem jest. Jak go wygonić albo jak go zastopować? Dokładnie. No. Um. Zaatakować gońca nie masz jak, no to jak tutaj przesłonić ten punkt F7, żeby cię nie atakował. W zasadzie już tego pionka nie zbije, bo wtedy jest, mm -hmm. wtedy jest broniony przez to, więc chyba pion tu. Na tak, sprawę. i teraz jakby zbił, no to tutaj masz jeszcze bronione nawet gońcem, nie? więc totalnie nie żaden zbrobinę. problem. Mm -hmm. Tak, no więc w ten sposób się bronimy. Znaczy ja jestem pewien, że Delort na pewno tak nie będzie grał, ale widziałem, że tam w gierkach to przeciwnicy no, usilnie tak tego szewczyka, ci no. próbują, nie? także trzeba wiedzieć jak zareagować. No dobra, to lecimy dalej, teraz odwróć sobie od strony białego. Zobaczymy sobie, dlaczego to centrum jest tak istotne. No więc... A to chyba nawet jak ty obracasz to mi się obraca też z tego, co. A, okej, okay, to spoko. Wydawało. Bo czasem się to laguje, także tak okay. się powiedziałem. Dobra, no więc powiedzmy, że zaczynamy tak standardowo, czyli tak jak ci właśnie proponowałem, tutaj skoczek f3 wkracza tak, z atakiem tak. na pionka, przeciwnik jak musi obrać. To, to nazywa... jest partia włoska. Czyli okay. wprowadzamy tego gońca na C4. I teraz ten gońc na C4 to jest takie bardzo fajne ustawienie przedstawienie tego gońca. Bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale punkt F2 i punkt F7 są najsłabszymi punktami w obozach białego i czarnego, bo są to pionki bronione tylko przez króla. Inne pionki są bronione przez figury, a te, te punkty są bronione tylko przez króla. Więc, Więc jak. fajnie, to... jakby spoglądał ten koniec. Dokładnie. Tam. Więc już jesteśmy w stanie jakiś atak tu konstruować. I teraz nie chodzi oczywiście nam o to, że zaraz będziemy tam jakiegoś coś ala szewczyka próbowali wstawić, ale już patrzymy, nie? Na tego pionka. Już może tutaj się coś fajnego w przyszłości pojawi. No i tutaj w tej partii czarny zmałpował. Goniec C5, no też wprowadza do ataku. Na punkt F. Znaczy, tak, bardzo często grałem taką symetrię. Dokładnie, szczerze. tak, tak, tak. No bo to jest taki, do, takie dosyć znane otwarcie, bardzo fajne dla początkujących, bo tutaj gra jest taka bardzo logiczna yy, i można łatwo te figury porozwijać i po prostu grać dalej. No i teraz patrz, bardzo ciekawą kwestię, ponieważ my chcielibyśmy zawalczyć o te centralne pola, więc bardzo byśmy chcieli wjechać pionem na d4. No tylko co się wydarzy, jak od razu zagramy to pionek d4? Problem jest taki, że on to trzema figurami. Jakby A my iloma figurami. bronimy? Tylko w zasadzie teraz jedną. Skoczek chyba, tak? i dwoma. dwoma. Tak więc tutaj tradzik byłby nie za fajny no bo na koniec przeciwnik by nas tutaj wybił i tracimy materię. A... Czyli trzeba wyprowadzić mhm. jeszcze do przodu zakładam. Tak. Oj, bardzo dobrze. I tutaj zagrasz pionkiem, i teraz zobacz, już pionek kontroluje to pole, skoczek i jeszcze Hetman, nie? Więc teraz już będziemy mogli to D4 zagrać. No i w partii poszło no. problem, problem jest taki, dla, d dlaczego tak nie gram? Tylko właśnie zazwyczaj. znaczy pewnie źle to robi oczywiście, ale e, nie wysyłam tego tu, bo mam wizję, że to blokuje jakby skoczkowi drogę, i on może skoczyć tylko do ściany. A Masz, przy masz rację, masz, masz, masz rację. I skoczek C3 też jest dobrym posunięciem w tej. Sytuacji. I wtedy bardziej się na tym polu skupiamy, zakładam. E, tak, okej, okay, to można jak najbardziej w ten sposób grać, ale ja ci pokażę, co, co z tym skoczkiem okay. zrobimy, także będzie ciekawy manewr. Bo słuszna uwaga, rzeczywiście pionek zabiera miejsce temu skoczkowi, ale w szachach nie ma posunięcia, który, które tylko zyskuje, zawsze są plusy, są minusy, nie? E, dobra, więc C3. No i tutaj w partii czarny zagrał skoczek F6, no to już teraz D4 zostało zagrane. Biały zajmuje centrum pionami. Zobacz, jak te piony pięknie tutaj centralne pola kontrolują. No i teraz, co, co byś zrobił, gdyby on ci za darmochę zabrał piona z E4? Oj, to bym myślał pewnie z dwie minuty, a potem. Hmm. <laughs> a to już jest dobry punkt wyjścia. Jak myślisz, to już, to już jest dobrze. W zasadzie jest coś takiego. Można, ale zawsze patrz, co możesz przeciwnikowi zbić. A, tak? Jezus. a właśnie, no a tak właśnie. Jest właśnie, dokładnie, dokładnie. Więc tutaj byś oddał pionka, ale zdobył gońca, więc dobry interes. Tak. No więc w partii nastąpiło tutaj wybicie. No i generalnie czarny tutaj popełnił spory błąd, ponieważ odszedł tym gońcem na B6. No i teraz patrz jak te piony tutaj ograniczają figury przeciwnika, co nie? Masz mnóstwo miejsca. No i teraz, gdybyś miał w tej pozycji coś zagrać, to jakbyś tutaj kontynuował grę w tej pozycji? Mm -hmm. Sekundkę, powiem ci, że. Mm -hmm. nie, nie daj mi Nie spokojność. ma pośpiechu, na spokojnie. Poprzednia rzecz, dlatego jeśli mogę mm -hmm. na teraźniejszych. On... Jak, jak tam masz jakieś wątpliwości, dobra, to pytaj. No, piąta, piąta, poszła, to poszedł, on, on cofa tutaj, okej, okay, tak. dobra. Mm -hmm. I co dalej chcemy tu zrobić? Dokładnie. To w zasadzie nie jest bronione i nakłada coś takiego, z tym, że. No, i teraz bardzo ważna zasada, jeżeli chodzi o debiut. Lepiej jest się ruszyć każdą figurą raz. Niż jedną latać pięć razy. Bo... A, czyli wyprowadzić chcemy jak najwięcej Dokładnie, na patrz, już, już możesz tutaj wprowadzić właśnie kolejną figurę do akcji. Nie? Już jest Pozwolimy tutaj. Miejsce ten pion. Mhm. Tak, tak więc tutaj możesz rozwinąć. Prawda jest taka, że nawet można by tutaj bardzo agresywnie ruszyć tymi pionami do przodu, wyganiając te skoczki przeciwnika, bo właśnie po to zajmujemy pionami centrum, żeby te nasze piony szły do przodu i wyganiały te skoczki przeciwnika. Ale skoczek C3 jest tutaj świetnym posunięciem. Wprowadzasz figurę do akcji no i sobie zabezpieczasz pionkę E4. Więc można bardziej agresywnie można było bardziej agresywnie ruszyć. E5. Znaczy problem jest właśnie mm -hmm. taki, że im dalej jest teoretycznie jakaś nasza figura, tak, to gorzej to kontrolować jest, w sensie Jest bar bardziej narażona, więc to zawsze trzeba, zawsze trzeba rzeczywiście wyważyć. No ale powiedzmy, że zagrałbyś w ten sposób, czarny tam sobie zabezpieczy króla, ty zrobisz to samo. No i czarny powiedzmy, zagra D6, będzie chciał kontynuować rozwój. No to co byś tutaj robił wobec tego dalej. Masz taką sytuację w partii, musisz coś zagrać. Jeśli chodzi o poruszenie się. Tu to on zajmuje to dwoma, dwoma, dwoma figurami. Ja zajmuję się. Ja, jakie też masz dwoma. rzeczy do zrealizowania w debiucie? Trzy? jeszcze wspomnieć. musimy tego wariata wyprowadzić i tutaj no jest, właśnie. Wypadnie, Jesz, jest jeszcze tak. dopóki nie spełnisz tych trzech wymogów debiutowych to się nie napalaj na jakieś atakowanie Roszada, wyprowadzenie atakowanie. wszystkiego i nasze znaczy wprowadzenie wszystkiego, oprócz wiesz lekkich figur, figur tak. tak i zajmowanie pionami centrum i no chyba, że jesteś wiesz na 100% pewien, że nie wiem, przeciwnik zagrał coś totalnie idiotycznego, że tam nie wiem Hetmana ci oddał w jednym ruchu, no dobra nie, no to tam możesz złamać jakąś tą Regułę debiutową, albo by tam przeciwnik, nie wiem, zagrał skoczekapin, że tam pod pionka by wszedł. No dobra, nie? No to generalnie byś wolał rozwinąć tego gońca, ale jeżeli jesteś pewien, że coś zdobywasz za darmo, no to okej, okay, można te zasady złamać. Okay. No dobra, no więc rzeczywiście tu słusznie zauważyłeś, że tego gońca należałoby wprowadzić do akcji. No i teraz pytanie, gdzie? E, tutaj bez sensu, bo on zaraz mi skontruje to w zasadzie tym, więc to chyba jest okay. generalnie goniec f4 uh -huh. tutaj chyba średnio bo to już coveruje i tak więc prawda więc tutaj nie ma sensu jeszcze więcej razy bronić aczkolwiek na e3 też by było ok generalnie byleby wkroczył ten goniec do akcji dobra to zaraz ustalimy co tu jest najlepsze natomiast pierwsza kwestia dlaczego na przykład ustawienie tego gońca na d2 byłoby głupie co teraz Tam, czarny mógłby bo... zrobić znaczy po pierwsze wydaje mi się, że tu najmniej pól kryje spośród tego wszystkiego, co mam to Teraz, że on praktycznie tutaj nic nie zyskał, tak? Bo cały czas kontroluje tylko tę przekątną, no. A dwa, że co teraz biały straci? Um... Mhm. No, dwoma, dwoma rzeczami to kontroluje, ja tylko jedną. Więc tak, czyli sprawę. tutaj goniec nie dość, że sam się nie zaktywizował, to jeszcze Hetmanowi spion, przeszkadza, nie? Więc no to, to, spion, to, to spion, by było skrajnie. Dokładnie. To... No dobra, natomiast najlepiej byłoby rzeczywiście wprowadzić tego gońca na G5, to jest tak zwany motyw związania. Zaraz A, zobaczymy to, sobie to, to po to tym czasem. Tak, czyli teraz skoczek teoretycznie może się ruszać, ale praktycznie się to nie opłaca, no bo straci hetmana. Więc tak de facto jest teraz wyłączony z gry. Nie wiem dlaczego, ale gdzieś tam widziałem, czytałem, że często właśnie to jest ok bicie, zamiast uciekanie tym. Znaczy to już zależy konkretnie od sytuacji, ale na pewno bardzo agresywnie tutaj wkraczasz i ten skoczek jest bez ruchu. Mało tego, jak przeciwnik zagra coś głupiego, no to możesz nawet wzmocnić ten atak. Zobacz, jeszcze skoczek tutaj wkroczy do akcji, i przeciwnik właściwie nie ma jak się bronić, no bo tym skoczkiem nie może uciec, bo cały czas traci tego hetmana. No i tam dajmy na to, że ucieknie sobie gońcem, no to możesz wybić. Hetmanem zbić nie może, no bo tutaj straci tego hetmana. A jak zbije pionem, to króla mu osłabiłeś, nie? Więc tego króla już możesz atakować. A jeszcze, jakby hetmana gdzieś tu się udało wprowadzić do mata. Pytanie, no, pytanie tak czy osłabienie króla jest warte, to znaczy pewnie jak tak mówisz to jest warte, ale ja mam jakby taką wizję, że jeżeli mm -hmm. tradeuje się porówno, że ja tracę jednego piona i on traci jednego piona, ale on zyskuje tym pozycję, że na przykład swoim pionem porusza się tak jak w tym wypadku tutaj do przodu, to tak jakby dla mnie to jest no, nie warte często, chyba, że mówisz, że to sobie nie króla. Z, 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 ma z, materi z, materi z materialnego punktu widzenia jest porówno, bo oddajesz skoczka za skoczka, ale na, tej, na tym, że przeciwnik musiał zbić, to ty właśnie zyskałeś. No bo zobacz, że teraz król jest gorzej chroniony, już jest tutaj odsłonięty takiego gorzej chronionego króla umiał wykorzystać w, w, no w tych to, to, już, to już jest inna sprawa, tak? Ale jak jest osłabiony, to już jest gitówa dla ciebie. Idealne ustawienie dla króla to jest właśnie jak te pionki go chronią, a jeszcze bardziej idealne to, je, to jest wtedy, jak jeden pójdzie do przodu, bo wtedy w razie co możesz uciekać tym królem, jakby Żeby tutaj jakiś manier. szach się no, pojawił. No. Często to robią, zauważyłem, tak, że zawsze te tak, pionki Więc tak taki, takie ustawienie jest dla ciebie świetne. No dobra, tylko wróćmy do tej pozycji, bo tutaj od razu słusznie zauważyłem, że przeciwnik nie jest głupi no i będzie się chciał tego związania pozbyć. No więc zagra H6. I teraz pytanie, co ty z tym gońcem zrobisz? Właśnie. Wydaje mi się, że są na dobrą sprawę dwie opcje. Żeby nie latać w drugą stronę, to mogę albo w zasadzie tutaj się poruszyć, żeby cały czas mieć związanego tego skoczka, tak. albo mogę się strajdować. No tylko zdół. zobacz, a, albo oddasz figurę, która atakuje za figurę, która nie może się nawet ruszać. No to dobry I interes. Więc to kryje w zasadzie teraz. No, no właśnie. Więc h 4 jest bardzo dobrze, ponieważ w ten sposób utrzymujesz to związanie, a twój goniec jest bezpieczny. Przeciwnik, oczywiście może tutaj dalej poganiać. No ale teraz już poszedł tymi pionami sprzed króla. Zaraz wrzucisz jakieś H4, te piony powymieniasz i zobacz, że ten król no, no będzie problem. goły. No właśnie. Więc, no nie tak, że od razu w dwa ruchy go zamatujesz, ale już jest kłopotu przeciwnika. Czyli co, nie? jakby nie za bardzo chcemy ruszać pionami przy królu. Tak, tak jakby nie jest tak, na to na rękę. Tak, ogólna bo kr król musi być bezpieczny, musi być osłonięty z każdej strony, żeby nie było u niego problemów. To jest absolutnie kluczowe, bo możesz mieć mnóstwo materiału. Więcej, ale jak dostaniesz mata, to przegrywasz partię, nie? więc król musi być bezpieczny. Także na króla mm -hmm. musisz y, bardzo mocno uważać. No i teraz. Przejdźmy sobie wobec tego do kolejnej kwestii, no bo zastosujemy tę taktykę, czyli zajmujemy centrum pionami, rozwijamy lekkie figury, skoczki i gońce, to zabezpieczamy robione, króla, tak, wybijamy mu te figury, jeżeli coś tam zostawi pod biciem, no i w ten sposób zdobywamy przewagę materialną. No i teraz pojawia się pytanie, jak to wykorzystać? No więc przejdźmy do takiej pozycji, gramy tutaj białymi, no i biały ma gońca więcej, nie? Więc generalnie jest um, tutaj duża przewaga. No i teraz pierwsze pytanie. Gdyby zniknęły oba te piony, to jaki byłby wynik partii? Um. To znaczy, w zależności czy mi się udało zaszachować go, zmatować z tymi dwoma rzeczami. Chyba, że nie wiem bo czymś jest o czymś z zasad. no właśnie, tak myślałem, więc dobrze, że akurat wspomniałem. Czy znaczy jest coś takiego, co się dowiedziałem o The Lordzie, z The Lordem, jak grałem, właśnie. Jak mm -hmm. miałem turboprzebagę, y że jeżeli. Pad. Nie ruszyć, o, tak, <sum> tak, 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 tak. Więc tak. Generalnie, a matować Hetmanem umiesz, jeżeli ty masz króla i Hetmana, co? a przeciwnik nie, samego. Nie, nie, nie. nie. Dobra, to to znaczy, sobie. Składem są kompozycje figur, że na przykład jest kompozycja, mhm. gdzie jest król i goniec, na przykład nie ma opcji, żeby tymi dwoma figurami tak, założyć. Wie, więc właśnie zasada jest tak, y, gońcem po prostu nie ma szans, że zamatujesz króla. No po prostu się nie da. Ale nawet hetmanem jak się najgorzej na świecie, w sensie tak, nie, 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 ma nie, ma szans. nie ma możliwości. Nie ma możliwości, tak samo skoczkiem, ale Hetmanem albo wieżą samą już się da. No dobra, to zacznijmy wobec tego od tego matowania. Zasada jest taka, że patrz, tutaj Hetman. Trzyma króla w takiej klatce, co nie? Ten król przeciwnika z tej klatki wyjść nie może. Więc Ma ograniczenie ty... mocne. Dokładnie. I chcesz coraz bardziej ograniczać tego króla przeciwnika. No to jakbyś mógł tutaj ruszyć się Hetmanem, żeby zmniejszyć tę klatkę? O, o, o jednym że musimy cały czas się przemieszczać jakby parą, więc... Tak, z, kr z królem, żeby nie stracić, dobrze. Tak, tak. I teraz rzeczywiście zobacz, już jedna linia jest mniej, już klatka jest mniejsza. Czyli no trzymamy do... go i cały czas mu zmniejszamy tak. dostęp tlenu poprzez Dob, poszukiwanie no, się jasne. tym królem i królową. Dobra, no to przeciwnik odchodzi, co dalej? Um, obstawiałbym, że tu i tak... A, a możesz w tym momencie zmniejszyć klatkę a, jeszcze kolej... mogę ewentualnie tym, no bo cały czas to sekuruje, tak, tak? Tak, Dokładnie. Więc tutaj jeszcze jest zmniejszona. No dobra, król odchodzi dalej. I teraz Co jest zrobić? problem, bo tu już, mm -hmm. tu już może. No więc właśnie. Teraz zakładam. Mm -hmm, więc teraz podchodzisz króle. No dobra, to przeciwnik czeka. Co ty na to? Um, raczej tu. No jasne. Pod, podchodzisz tym królem, król pomaga. No to król przeciwnika ucieka. Jak tu zmniejszyć klatkę? E, po przekątnej w zasadzie obstawiam. Okej. Okay. I tutaj cyk, jest teraz mniejsza klatka, król ma kolejny problem. No to ucieka dalej. Co zrobisz? Mhm, coraz mniejsza. Ja odchodzę. Mm. Okej. Okay. Ja odchodzę. O Sp kurczę. Sprawdzaj, czy możesz zmniejszyć. Sprawdzaj, czy możesz zmniejszyć. No, tutaj tak jak narysowałeś, nie wiem, czy to niechcące, czy miałeś taki zamysł. Nie, nie że, że to był błąd. To był błąd tak, ogólnie, bo wtedy już, już jest koniec. -hmm, bo tutaj y, mamy klatkę taką małą, a jakbyś dał szacha tutaj, to, y, to król z tej klatki ci ucieka, no co tak, nie? Tak, Do tak. większej. Dobra, więc to ja jest taka rozsądna ilość czasu tutaj, o ile się nie, powiedzmy, nie przeżyło tego scenariuszu, razy 20 nasze 20, a pewnie razy 200 razy to, to robi się to full schematycznie, natomiast jak się tego nie robiło wiele razy wcześniej, ja a jest wiem. na przykład 30 tak, sekund, tak. to, to tak. bardzo łatwo. No tak, tak, no to wiadomo, ale no po prostu to, wiesz, ciężko jest grać partię, kiedy nie będziesz wiedział jak dać mata, nie? No, no, tak, no bo nawet prawda. zbudujesz dużą przewagę i nie będziesz w stanie wygrać, Jezu, no więc Ja więc trzeba od tego zacząć. Tak, ja królestwo. pamiętam i no, ja pamiętam, i, ale dam ci bardzo dobrą poradę, bo my się nauczymy matować hetmanem i po prostu jak będziesz miał dużą przewagę to nie będziesz starał się wszystkimi figurami przeciwnika matować tylko olejesz resztę figur a samym tym hetmanem będziesz matował i bo to będziesz umiał nie więc też nie, I nie będzie, będzie wtedy ryzyka pata No właśnie nie będzie ryzyka że tam właśnie prawda? dasz tego pata a wolałoby no. przy takim stąpie jeszcze no ja wiem jest... ja, ja wiem ja wiem dobra no to jak tutaj dalej jesteś w stanie no. klatkę zmniejszyć wróć bo wtedy zakładam on będzie mi chociaż uciekał nie uciek ucieknie w tę stronę tak, ma tak. większą mhm. jeżeli Musimy nie jesteś w stanie no właśnie to podciągasz król No to dawaj dobra no to ja uciekam co robisz Zagrałbym pewnie na spokojnie, no obstawiam coś takiego. Dobrze, dobrze. Jeżeli nie widzisz możliwości na zmniejszenie klatki, podciągasz król. Dobra, no to ja odchodzę na bandę. I teraz bardzo ważna kwestia, tu się zatrzymajmy. Kiedy król przeciwnika wchodzi na bandę, to ty chcesz na tej bandzie go odciąć. Czyli chcesz odciąć go po tej sąsiedniej linii, żeby on nie mógł tego przekroczyć. To jak to zrobić? Um, a sekundkę jeszcze, zanim, mm -hmm. zanim odpowiem, bo mi siedzi okay. w głowie to pytanie, czy jest to opcja w ogóle jakkolwiek spatować z tymi dwoma figurami, jak tak, się ma króla jest. i... Jest, Czyli to zaraz ci Czyli trzeba też patrzeć, to patrzeć, co się robi. I, i, tak, no to, to zawsze, zawsze trzeba, zawsze ale, no, no, trzeba, trzeba patrzeć, ale tak to, to. powiem ci konkretnie na co. No. Dobra, no to jest król na bandzie, co zrobimy, żeby tego króla odciąć po sąsiadującej linii? Li... Mm -hmm. um... Wydaje mi ten... się, że Piotr musimy się królem przemieścić, żebyśmy. Możesz, mogli bezpiecznie. Ale, ale możesz już tutaj hetmanem. Czyli się. Hmm. W zasadzie nie pójdzie tu, nie pójdzie tu, jeżeli przesunę to tu. Tak, ale będziesz... nie, nie odciąłeś go wtedy yy, po siódmej. Po prostu ty chcesz, oj, yy, po linii B. Ty, ty chcesz hetmanem wejść na linię B. Ale tak, żeby król. Oj, tutaj właśnie niedobrze, bo no właśnie król by stracił. zbił. No tak, tak, więc Tutaj nie mogę... też niedobrze, król by zbił. No to co nam zostaje? To mhm. obstawiam. Tak, i teraz jak masz króla przeciwnika odciętego na tej bandzie, no to podchodzisz swoim królem. No to przy, gdzie się tutaj przybliżysz tym królem? W zasadzie chyba mogę albo, albo tu, albo tu, nie wiem, czy to jest jakaś olbrzymia różnica. A akurat szczery. w tym przypadku różnicy nie ma. Spróbuj tam no, wybrać, co tam chcesz. I teraz ważna kwestia. Król odchodzi do roku. Już jest król blisko. Tutaj odcina, no i Hetman też tutaj przeszkadza. No i teraz możesz dać mat. No to spróbuj się rozejrzeć, jak? Um, dwie opcje chyba są. Mhm, tak, możesz tutaj dać mata właśnie na A4, bo król odcina tutaj, więc przeciwnik nie ma gdzie uciekać i atakujesz, więc jest mat, yy, czyli gdziekolwiek tu wchodząc na linię A, możesz też te, dać mata w ten sposób, yy, tutaj król Hetmana broni, yy, natomiast tutaj grubym błędem byłoby podciągnięcie Hetmana na B6, ponieważ teraz zauważ, że mm, wszystkie pola króla o. przeciwnika zostały odebrane. Ale nie, nie ma szacha. Czyli tutaj jest właśnie pat. Pat to jest sytuacja, w której przeciwnik jest na ruchu, ale nie ma żadnego legalnego posunięcia. Czyli nie ma co zagrać nie jest, i nie jest zaatakowany. Jeżeli król byłby zaatakowany, no to byłby mat, co nie? Więc tak sytuacja wygląda, i tego pata chcesz unikać. No i teraz. Czyli w sumie, nawet mm -hmm. żeby, się, powiem, żeby się nie zagapić jakoś, teoretycznie, mm -hmm. jak będzie, będę miał czasu sporo, to lepiej pomyśleć i jakby trochę trzymać dalej tą królową od króla, żeby uniknąć tego pata i ewentualnie coś spróbować. Z zapamiętaj, nie, bo patrz, jedyna szansa, żeby dać pata to jest w sytuacji właśnie takiej jak tutaj, że król stoi w rogu, co nie? No bo jeżeli król będzie stał o jedno pole od rogu, no to tutaj nie masz szans no dać tak. pata, bo zawsze będzie mu gdzieś się chodzić. Więc po prostu, kiedy król przeciwnika wchodzi do rogu, no to wtedy wiesz, 200% skupienia, co nie? Czyli ogólnie, mhm. ogólnie plan jest taki, żeby jak ma się te dwie figury, hetma, jak chcemy matować z dwoma figurami, królową i królem, mhm. naszym hetmanem i królem, to to samo w zasadzie, to mhm. chcemy cały czas mu Mniejszać klatkę, aż zapędzimy go do bandy, jak go zapędzimy do bandy odcinamy jakby część królem, a I po jednej mhm. tak, tak. Bardzo Robimy. dobrze. Dobra, no to teraz uzbrojeni w tę wiedzę wracamy do poprzedniej sytuacji. Wiesz co, możemy na sekundę przerwę zrobić, bo się pójdę załatwić. Takie no plus jasne. No. Dobra, to zaraz wracam. Okay. No to jak tam czat? Pod podobają się treningi? Już się dużo nauczyliście? <noise> już o tych Polakach w tym słyszałem, już wszystko wiem, co i jak. Nie, nie zbejtujecie mnie. Tak, Karwo, z dużo Cię ominęło, ale będziesz mógł obejrzeć powtórkę z lekcji, także nadrobisz, bo to, to wszystko będzie na sprawdzianie. Także to jak ktoś się spóźnił, to będzie musiał przepisać te lekcje. Także lekcja, temat, matowanie króla i wygrywanie partii. Tak sytuacja wygląda, proszę Państwa. Czy będą rozdawane jakieś kody premium na czeskom? Myślę, że fajnie będzie zorganizować turniej dla widzów. Także może jakiś turniej się da zrobić, to wtedy załatwię jakieś premki. Dobra, jesteś? Dobrze, słyszałem o jakimś sprawdzianie? Tak, tak, no bo to. Po... Bo się ktoś tu pytał na czacie, że się spóźnił i czy go dużo ominęło, to powiedziałem, że tak, ale żeby nadrobił, bo to będzie na sprawdzianie. Ale finalnie <laughs> utrwalenie wiedzy poprzez potem powtórzenie tego wszystkiego, czy jakiś. Tak, jakby... dla, dlatego jak tam widzowie jesteście w szkole, to dlatego właśnie należy robić notatki, bo kiedy coś zanotujesz, to już w głowie powtarzasz, czyli już. Prędzej zapamiętasz, nie? Dobra, no to wracamy do tej sytuacji. Tu będziemy grali białymi. Czyli ustaliliśmy, że jeżeli znikną pionki, no to samym gońcem się nie da dać mata, więc będzie remis. co nie? Czyli to jest bardzo cenne. Aktualnie tak. nie chcemy. Czyli A, czy... tego pionka nie możemy oddać. Czyli jak ci się zdaje, co tu czarny będzie chciał zagrać, żeby ci tego pionka jakoś wymienić, zabrać. No jak królem podejdzie, to nie jest jakiś problem, bo wtedy ty swoim królem tak możesz się obronić, co nie? Więc nie jest kłopot. Znaczy zakładam, że jego celem finalnie też jest dostanie się pionkiem żeby Hetmana sobie wymienić. No, a, taki, on, takich, on, on takich, cudów, takich cudów nie ma, bo ty tu zawsze gońcem no, będziesz on bronił, on problem, także bez przewagę, ryzyka. On, on liczy tutaj na remis. No. Skupisz się, jak to zremisować. Tak. No właśnie, więc on chciałby wymienić tego za tego pionka. To co czarny chciałby zagrać, żeby móc wymienić. też się może zbejtować. No. Tak, coś I teraz. Takiego zagrać. Teraz, jak zbijesz to właśnie remis. Ja tak, bym to zbił bez wiedzy tej, że nie mogę zamatować. No, no to nimi, teraz bo... już wiesz. Kiedy, kiedy pchniesz, no to też on ci zbije, a jeżeli obroni no, to też ci zbije i jest ręce. Czyli tutaj wiemy, jaka jest groźba. Wobec tego pojawia się teraz pytanie: no to co zrobić, żeby tego piona nie stracić? No bo Jakoś, wiesz. Proszę. To jest jego ruch, powiedzmy, tak? Yy, teraz... Zobaczyliśmy znaczy, groźbę, ale nie, teraz jest... patrzymy na ruchu białego. Czyli przeciwnik chce zagrać F4, i ty masz problem, bo nie możesz zagrać E4, bo tego pionka ci zbija. Więc zrób tak, żeby to pole E4 mieć zabezpieczone, żeby przeciwnik ci tego pionka nie mógł zbić, jak go pchniesz. Mhm. No. Bardzo dobrze, goniec d3. No, i teraz po ruchu czarnego f4, możesz tutaj przepchnąć, i w ten sposób pionek jest bezpieczny, goniec go broni. No, i teraz powiedzmy, że tam czarny zagra sobie król d4, no, i ty chcesz zabrać mu pionka. Czyli, generalnie, chcesz podejść swoim królem i zbić, co nie? Hmm. To jest jakby, ano, ale, A no to, to zobaczmy, bo tutaj dobrze zauważyłeś, to znaczy można tym gońcem uciec i ten goniec z daleka pionka broni, bez problemu tutaj sobie wygrasz. Natomiast mało tego, możesz nawet tego gońca oddać i zobacz, no tak, czy, tak, przeciwnik, tak chce ci, z, przeciwnik chce ci zbić pionka, więc co teraz zrobisz? W zasadzie jak się poruszę tu, to będzie szach, więc tego nie zbiję i będę mógł sam mówić. jaki jest twój taki końcowy albo, cel? Albo ogólnie do przodu i już w zasadzie raczej nie prześcignie mnie o, w no ten Nie, nie prześcignie, bo król zawsze idzie o jedno pole a do tak, przodu, tak. więc tutaj uciekniesz. No dobra, więc zrobiłeś hetmana, no to teraz wykorzystując wiedzę Jakbyśmy, jakbyśmy mhm. tego hetmana nie robili, tylko jeszcze zbił tego piona przy okazji, bo jakby i tak nie mógł, nie mógł mi zbić naj, tego piona. Naj, najpierw, najpierw zrób sobie hetmana, a później będziesz myślał co da Dalej, nie? No tak, no bo, to już jest kontrola, bo ten pionek mamy, ci nigdzie prawda. nie ucieknie, co nie? No dobra, no to co teraz zrobisz dalej, żeby wygrywać? No teraz mamy ten wariant, że chcemy zszachować go na No ale samymi, wpierce, samymi co samymi trzeba igrem. zrobić? Możemy wpierce. się pozbyć dla spokoju w zasadzie pionka. tego punktu. Tak, i tutaj dobrze mówisz, czyli właśnie dla spokoju. Wybijasz przeciwnikowi wszystko, żeby ni nic Wybił nie był w tak stanie ci zrobić. Dokładnie. No to jak tego pionka zahachmęcić wobec tego? W jednym ruchu się nie da. Albo tu, albo tu. No, dobra, to co yy, gramy? Ale patrz, jak było go łapać w tą klatkę. No właśnie, więc, w więc w szkoda klatkę. by było tę klatkę zepsuć, co nie, która już tutaj jest? To czyli jest królem. królem chcę mhm. Dobra. Aha, jest. Ruch czarnego. Mhm. Dobra, no to tutaj podchodzisz, zbijasz no i teraz graj białymi jeszcze ja czarnymi będę próbował bronić. Czyli musisz klatkę zmniejszać, żeby zamatować. E, twój ruch teraz jest? Chyba tak. E, tak, mój ruch. Mhm. Dobra, to ja ruszam się. Mm -hmm. wróć no. miski powiedzmy o w ten sposób okej okay, dobra <grywa> okej okay, zmniejszyłeś tak bo odciąłeś kolejne te znaczy nie spinaj się żeby to zrobić wiesz w 100% perfekcyjnie liczy się realizacja nie, pewnie, celu pewnie, aczkolwiek mm -hmm. pewnie mogę misnąć jedno pole albo dwa najważniejsze żebyś hetmana nie podwalił nie żebyś go nie stracił Okej, okay. no tutaj do, dobrze tam miałeś pomysł, tak, tutaj zmniejszasz klatkę, ja muszę uciekać, co dalej? Mhm, uciekam dalej. Okej, okay. uciekam dalej. Okej. Okay. Mhm. No, i teraz ważny moment. Jak już jesteś przy bandzie, to chcieliśmy w zasadzie podejść, pierw królem, a potem przesunąć to tu, chyba. No i tu byś właśnie zawalił sprawę, bo teraz. A, to nie y widzę. Y zobacz. Hetman odciął te pola, a król odciął to pole. No i jest pad. Oj oj, 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 oj oj no. Czyli zobacz, to, to co mówiłem. Król idzie na bandę, odcinasz tego króla najpierw Hetmanem na linii obok, co nie? Czyli gdzie tym Hetmanem w tym przypadku pójdzie? Czekaj, 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 muszę pomyśleć, bo za szybko się ruszyłem. Jak, się, jak poruszę się tu. To... No, 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 pomyśl, że to świadomy było. Możesz. Mhm. To ty tak, nie możesz nie, tu, nie możesz. Nie tu. mogę, bo odcinasz. Mhm. tak. Nie możesz też tu, nie, mo... nie tak, możesz tak, tu jedynie, tak. w zasadzie możesz, No tylko jedna linia ci zostaje ogólnie. Dokładnie, więc teraz. Od, od, od... Odcinasz i jest bez problemów. No dobra, i jak teraz matować? Matować, proszę. Oj, czekaj, czekaj, miski, to kto? poważnie, jest bo to, to, tam, to akurat dobra. do mnie... Na luzie, na, luży, na luży. Chcemy trochę przycisnąć w takim razie królem, żeby teraz możesz mhm. cały czas się ruszać, więc pata nie będzie. Dobrze. Teraz w jednym ruchu w do, jest. Dobra, dobra, no to ja idę. Nie chcę dostać mata. No i tutaj w jednym ruchu jest mat. Na spokojnie się rozejrzyj. Takżeś na no, 100% był pewien? Kurczę, powiem ci, że myszkę chyba zmienię, nie, bo coś jest... e, tak, Za nie dużo mam... klikasz. Nie, e, to za dużo to nie jest liga legend że cały czas prawie trzeba naparzać tylko Klikasz wtedy, a ty, kiedy powiem już ci, By łatwiej zwizualizować też jak biorę ja pionka i sobie Nie, tylko nim że wiesz, ci się strafić stra misk się... i no. będzie klops, nie? A przegrywam <noise> przez to tak statystycznie pewnie raz na osiem Gierek przez jakieś No ja wiem, ja, 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 wiem ja, ja wiem, ja wiem, więc po prostu ja rozumiem, że tam klikasz sobie i ci pojawiają się te pola dostępne, ale staraj się jak najmniej klikać, bo no jak tak mi to sobie sobie jak będzie onaki, Jak dotkniesz już się musisz ruszyć, więc musisz wszystko przeprowadzać w swojej głowie, aniżeli mhm. żeby sobie machać. Tak. Tak, tym tak, tym tak. Dokładnie. Tym. E, no. no dobra, to jak, tego jak, mata. Się jak się poruszę tutaj, to nie możesz się ruszyć ani tu, ani tu, ani tu, ani tu, ani tu. Ani tu. I... I jest szachowany król, więc jest mat. Bardzo dobrze. Jeszcze tu dru drugi jest sposób na danie mata. Spróbuj znaleźć. Trudniejszy. Jak się poruszę tu, to możesz się ruszyć tu. Tak, więc to, więc to nie da średnie. rady. No trzeba przycisnąć jak się poruszę na pewno tu. Tu, to możesz się poruszyć tu. Tak. Jak się tu poruszę, to. To chyba jest. To też już nigdzie. Mhm, tak, i Hetman co najważniejsze jest bronią. I teraz m, zabawa jest taka, że właśnie dążysz do takiej sytuacji. Czyli jeżeli masz dużą przewagę materialną, to wybijasz przeciwnikowi wszystko, dorabiasz sobie Hetmana i tym Hetmanem starasz się dać mata, co nie? Tylko samym Hetmanem bez dodawania jakichś innych figur, żeby tam pat się nie wkradł co nie? Dobra, no to lecimy dalej, kolejne ćwiczenie. Mamy sytuację taką, kto tutaj lepiej materialnie ma? Um, ogólnie wieża 5, 6, a my mamy 4. Chyba, więc tak? tutaj więc będziemy grali czarnymi, lepiej jest grać wieżą. No i teraz mamy tutaj, także odwróć sobie od strony czarnego, jak ci się nie odwróciłam, i teraz masz tutaj dużą przewagę materialną. No więc pierwsza rzecz, jaki to będzie twój plan, co chcesz w pierwszej kolejności zrealizować? plan byłby taki, żeby jak najbezpieczniej wziąć wszystkie pionki. Tak, czyli wieżą, wieżą chcesz powybijać przeciwnikowi piony. Tak. To od czego zaczynamy? Od tego, co jest niebronione. To, który z pionów przeciwnika widzisz, że jest niebroniony? Jakieś coś takiego pewnie bym robił. Bardzo dobrze. Pionek, pionek A2 jest niebronionym pionkiem w tej sytuacji, więc chcielibyśmy go zaatakować. Tutaj jak wieża D8 to jeszcze przeciwnik mógłby podejść królem i ci przeszkadzać. Ale dalej możesz, ale w zasadzie jest bezpieczny. Prawda, tylko lepiej od razu. nie? Wieża C8 i wjeżdżasz sobie tak. na C2. No to załóżmy właśnie taką sytuację. Zdobywasz tego pionka. Ja tutaj idę swoimi pionami. Co zrobisz dalej? Jakby wiem, że wizja białego jest też, żeby przeskortować wszystko, natomiast... Tak, 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 wiadomo. Natomiast nie dostanie tutaj, bo... No, w najbliższym czasie nie, aczkolwiek trzeba uważać, no. Chcę jeszcze wybić to. Dobra, no to jak? O, opcja przez to albo przez to, to w zasadzie jest obojętne. Mhm, tak, wierzą tutaj sobie zgarnąć. No dobra, ja idę dalej. Mhm, dobra. No to ja będę szedł dalej. No i teraz. Co ty tutaj będziesz teraz, teraz realizować? No bardzo może to zrobić. To chyba ja chcę podmienić obstawiałbym. A dobra, chyba. no to idź tym pionem. <laughs> A, poszedłeś. Dobra, ja idę swoim. Okej, okay, ja też idę dalej. I pytanie, czy się jakoś muszę tego bać? Czy, czy nie, nie chcę przesunąć wieży po no prostu? To? <coughs> to sobie możemy sprawdzić. No to powiedzmy, że się ruszysz. Ja ci tutaj dam szacha pionem. Zaatakowałem ci króla, to co zrobisz z tym królem? No bo musisz się ewakuować. Właśnie, nie wiem, czy ruch wcześniej bym się nie chciał tej wieży czasem tu przesunąć, ale. Znaczy już się... to, to sobie, to sobie zobaczymy za moment, no? Opcje są dwie. Opcja mhm. jest pierwsza tu, ale wtedy, jak on sobie podmieni, to nie mam kontroli tak, nad tym, a opcja tak, jest tu. i nam podmieni, to mhm. nic nie zrobi. Tak, więc dobrze by było tutaj, i teraz król blokuje te pionki, nie masz żadnego problemu. No dobra, ja czekam, co ty dalej? Um, tu się nie no, Wydaje mi się, że teraz sobie dalej lecę na Hetmana. No. Okej, okay. no to co dalej? Coś tu kombinujesz, tylko jeszcze nie wiem, co, i to jest problemem. A nieświadomość Jasne, że tak nieświadomość sprawia, że się za długo zastanawiam, jakbym wiedział, co tym znaczy, wiedział, to tym wiedział. Lepiej, lepiej jest się zastanowić za długo niż za krótko. To patrz, przeciwnik chce dorobić Hetmana, co nie? Tylko tak, na, plan, na, ten moment, na ten moment nie może, no bo go zbijesz królem, więc co będzie chciał zrobić, żeby już mógł? Zagurować to pole, żeby było szachem. Był no szabiek. to zrób tak wobec tego, żeby nie mógł tutaj wejść na to pole. Mogę wygonić wieżę tutaj w zasadzie chyba to będzie, to będzie ok, no bo... i problem rozwiązany. I teraz Teraz już król nie podejdzie. No dobra, no to ja się wycofuję, co dalej robisz? Podmieniłem na Hetmana. W zasadzie tu chyba dużej opcji. No dobra, dobra, no ja idę królem, co dalej. No i teraz mamy nasz. Możemy się skupić na dwóch figurach w zasadzie, a plan jest pierwszy taki, żeby wybić wszystko bezpiecznie no i dobra. możemy nawet wieżę oddać, bo. Dobra, Albo... no to dawaj. Mhm. Bo w sumie to... tak, więc tak, żeby strajdować wieżę, to musimy mieć obstawienie tego pola, więc chcemy się jakoś poruszyć. Na, na chilku, bo patrz. I wiesz, że Hetmanem umiesz zamatować, co nie? Więc tak. nawet możesz tutaj wybić, bo jesteś na 100% pewien, że jak masz Hetmana na króla, to wygrasz, co nie? O oczywiście można wygrać na wiele innych sposobów, tak? Ale dążmy do tego, co już umiemy, nie? Bezpieczeństwo. No dobrze, no to matujemy ponownie. To zakładamy klatkę, natomiast jak się poruszę tu, on sobie ucieknie tu, więc to jest trochę. Średnie musimy zbliżyć do siebie jakby króla i. Hetmana. Tak. I królową, Het, żeby Hetman, robić. Hetman musi podejść, no? To w zasadzie myślę, żeby zrobić coś takiego. Pewnie bym tak zrobił, nie wiem, co jest najlepsze, ale. A pamiętasz, ten... jak to robiliśmy wcześniej tą klatkę? Że tak e... król z Hetmanem sobie współpracowały, nie? Że a co, w sensie tam... mogę tu się poruszyć? Tak, tak, tak bo można, można. To, to, to byłoby dobre posunięcie, ale właśnie chodzi nam o to, żeby nie kombinować bardziej niż to konieczne, co nie? Że to, co znasz i z tego korzystaj. No dobra, no to no ja cyk, ja uciekam, co dalej? W drugi rok zaczynamy wtedy w sumie pchać, a tu było o wiele no. bliżej. Pytanie, czy się dało jakoś doprowadzić do tego, żeby. Znaczy, to ja, ja znaczy się, to się tak zgadzam, końc. no ale dawaj, dla ćwiczenia. W sensie po prostu będzie więcej ruchów, w no no, 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 no. no, no, więc większa szansa na pomyłkę, także dobrze. Znaczy, bardziej się ten aspekt przyćwiczy. Kurde, coś mi tak miga na czacie, Zastanawiałem co tu i to. Ja byłem animowany może... systemem wrzucają. migania. No, no <laughs> i tak. dobra. No, idziemy parą, zmniejszając mu dostęp tlenu. Dobrze. Tutaj się nie poruszymy, tutaj możemy mu zmniejszyć jeszcze. No to dawaj. Jakam dalej. Jakby masz ruchy strasznie w ograniczonym obszarze w sumie teraz. No tak, teraz. dokładnie. Więc... Mhm. Jesteś przy bandzie, tylko pionowo. Dobrze, ty... dobrze, zapamiętam. <noise> I teraz tak. Pierw chcemy troszkę bliżej Hetmana dać, a potem... No. Tutaj, tutaj by nie było problemu, jakbym widział sobie na tej spokojnie dwie minutki, to sobie to wszystko no to przemyślał, ale jakby był na przykład sekund bym widział, no to, ja wiem, to... to... No ale to mobilację. pod presją czasu zawsze będzie ciężej, nie? Na tym, na tym tak. zabawa polega. No dobra, król na bandzie, to no okej, okay. Kr królem jest w porządku, ale ustaliliśmy, że żeby uniknąć patowych sytuacji, to Hetmanem lepiej... Hetmanem. tak. Odetnijmy tego króla i będzie git. Jak się poruszę tu, to możesz iść no. Bo robiliśmy to wcześniej w pionie, nie? więc tak, teraz tak, tak, tak się to obróciło. To... Czyli, czyli chcesz po prostu na tej linii przeciwnika króla odciąć? Coś takiego? A odciąłeś na drugiej linii? No nie. nie. No to na drugą linię musisz wejść, ale tak, żeby cię nie zbił. No i cyk, nie? Teraz ja uciekam, co dalej? Czyli po prostu chcemy wyizolować go kompletnie, żeby się nie mógł poruszyć. Dobra, Dokładnie, teraz... tak. I kiedy wchodzi król na bandę, to ty chcesz na sąsiedniej linii Hetmana ustawić, żeby odciąć go po prostu, że on tylko i wyłącznie po, po tej linii może chodzić, nie? Dobra. I teraz mogę zostać zaatakować troszkę królem. Dobra, jest... no to dawaj. Jak już król odcięty na bandzie, to rzeczywiście mm, król podchodzi. I teraz... Czyli potem jak go odetnę samym hetmanem na bandzie, to wtedy mogę operować królem i Dokładnie. wtedy zamknięcie potencjalnego Dokładnie. pata. I teraz w jednym ruchu dajesz mata, dobrze się rozejrzy. Jak przesunę to tu, to nie może iść tu, nie może iść tu, może iść tu. Tak, więc, więc nie, nie ma mata. mata. Mhm. Jak przesunę, nie przesunę tutaj, bo jest szach, jak przesunę tutaj, no to jest mat. Mhm, tak, ponieważ hetman jest broniony przez króla, król nie ma gdzie uciekać, także mamy mata. No i super. Czyli muszę to wbić do głowy, że operuję hetmanem, póki nie doprowadzę go do bandy, znaczy jak tak. już doprowadzę go do bandy, to mhm. jak jest znaczy, jeden ruch, mhm żeby doprowadzić do banku, to samych hetmanem, żeby unik uniknąć pata. Tak, tak, no bo tam można to wiadomo na kilka sposobów robić, ale po prostu na początku najlepiej jest się trzymać... taką wbiję, to Dokładnie, jest dokładnie, więc, więc wtedy już wiesz, że się nie pomylisz, co nie? Bo... Dobra, jeszcze raz dawaj, bo, bo coś... A to, coś będziemy, to będziemy do tego dążyli, ale nie będziemy katowali tego samego, tylko okay. bardziej złożone. Tutaj odwracamy od strony białego, już więcej się dzieje, natomiast biały ma górę więcej także biały ma tutaj gońca więcej no i ten goniec fajnie tak w smoczym stylu ustawiony jest prawda i co atakuje a swoją drogą od tego jest nazewnictwo że ten goniec patrzy na jakby róg, przez to jest smoczy wariant Dobra, to mogę ci zagaić, historyjka, Od... krótka. Historyjka. Dobra. Ja jakiemuś sz szachiście, tylko to szybko przestawię, jakiemuś szachiście kiedyś przyszło do głowy, że takie ustawienie to jest smok, bo że ten smok tutaj ma głowę i, <noise> i siedzi sobie, a tutaj te pionki to jest ogon, i tym ogonem naparza z tej strony, nie? I stąd wariant smocz. No. <laughs> Ale to wiesz, to jest tak jak z konstelacjami gwiazd, nie? Ktoś popatrzył, nie? wymyślił wie zobaczyć, wielki wóz, a reszta powtarza, nie? To na tej zasadzie jest. Hmm. Dobra, to lecimy. Wracamy do tamtej akcji. Nie, tylko odwróć sobie, żebyś biały miał u dołu. Mam. I teraz. Ten goniec fajnie tutaj atakuje po przekątnej. I co konkretnie atakuje? Uh, atakuje w sumie. Dwa piony, on tego mi nie zbije, bo znaczy traci. Znaczy jednego, po jednego, bo nie, nie przeskakujemy, nie? W szachach, także. Znaczy w, sumie, w sumie to pośrednio. Tak pośrednio. Jest... No, jest, potem jest. Prot... No nieważne. Dobra, tak, tak, tak. Pomału, tak. Pomału, pomału, pomału. Dobra, <laughs> więc goniec tutaj atakuje. Co jeszcze atakuje tego pionka na D5? Hetman. Mhm. Czyli tak. ty dwiema figurami atakujesz. Iloma figurami przeciwnik broni tego pionka. Jedną w zasadzie? Jedną, czyli ty atakujesz dwoma, on atakuje jedną, no to wobec tego możemy sobie tutaj zbić. I teraz ważna kwestia, kiedy masz przewagę materialną, czyli przy Twoim niku jest jakiś plusik plus coś tam, to generalnie wymienianie figur jest na Twoją jest na korzyść. Tak. Bo teraz wyobraź sobie sytuację, że znikają hetmany i wieże, no to tym gońcem po prostu piony przeciwnikowi wybijasz, on nic nie w stanie zrobić, co nie? A jak tutaj on ma te yy, wieże i hetmany w akcji, no to jeszcze będzie ci życie utrudniał, coś tam ci będzie atakował, co nie? nam na rękę bardzo, Dokładnie. jeżeli mam szereg. Więc jak masz przewagę, to chcesz tylko równe wymiany, nie? nie takie, że coś tam tracimy. Tak, tak, tak. Więc żeby tutaj wytradować, no to zostało zbite w ten sposób, no i w A, tym... W można by, tak, tak, no, bo mhm. jakby wizję miałem tego, ale na dobrą sprawę to też będzie okej, okay, jakby strajdować hetmany. Tak, bo tutaj zaproponowaliśmy wymianę hetmanów Panów, nie? No i teraz patrz, wieża tutaj się wycofała. No to znowu rozejrzyj się, co tutaj mógłbyś zdobyć. Co te twoje figury atakują w tym momencie? Nie zbije mi tego, bo patrzy wieża. Dokładnie. Mhm, bardzo dobrze. No więc zgarniasz tutaj kolejnego pionka. No powiedzmy, król przeciwnika ucieka. I teraz generalna zasada jest taka, że jak są końcówki, czyli już hetmanów nie ma na szachownicy, no to chcesz właśnie powybijać przeciwnikowi i dorobić sobie hetmana, co nie? No to jak byś tutaj mógł pomaszerować, żeby dorobić hetmana? To pole jest bronione, bo tego mi nie zbije ze względu na to, że jest goniec i w mhm. zasadzie, no chyba mogę. Oj. Kurczę, no tak właśnie missclick, więc staraj się mniej klikać. No A ciężko dobra. się wyskoczyć tego strasznie. Ja wiem, ci. ja wiem, Wiesz, to ja wiem wybor, jak to jest. To po prostu ułatwia sporo, jak <laughs> widzisz to, aniżeli widzisz w samej wyobraźni. Prawda. Dobra, no to wobec tego co gramy? Um, tu. Mhm, tak, E6. No dobra, to ja wracam tu. Wierzył, co robisz dalej? Muszę jakby zaakceptować wymianę ewentualnie tego piona na poruszanie się do przodu, albo po prostu zablokować... A będzie worth oddać pionka za dorobienie Hetmana? No jak najbardziej bym powiedział. Jasne, więc co cię obchodzi to ten pionek? To pytanie właśnie czy nie możemy jakoś zapobiec temu, bo to nie ucieknie. Ale co, ale co cię obchodzi pionek? Jak dorobisz Hetmana to zyskasz 9 punktów za jednego pionka. To tak jakbyś mógł zbić Hetmana to, przeciwnika to tak, pionkiem, co nie? Dobra, no więc. To nawet poddawanie figur, co niektórych obstawiam, Jasne, że mogą Oczywiście. Być nawet, no bo, bo to 9 punktów, to jest adaptacja. bardzo dużo, co nie? Dobra. Czyli grasz E7, no to ja idę tutaj wieżą, co dalej. O kurczę. No, czy Eo. możesz teraz dorobić Hetmana? Teraz nie Znaczy dorobić mogę, ale pytanie, czy to będzie dobre raczej no to nie Wydaje no to mi się, liczymy, że No to, to, to Ale to po, poczekaj, właśnie chciałeś dorobić. No to zastanówmy się, czy to będzie dobre. No to dorabiasz hetmana, co on wtedy przeciwnik zrobi? No, no, no. no zbiem wierzą, a tu w zasadzie już tak patrzy odlegle, że na Mata zaraz coś będzie, jak on ale faktycznie zbije wierzą i końcem. O, No, No i właśnie, no i właśnie o to chodzi, nie? Więc zobacz. Oddajesz pionka. Zawierzę. No to dobry deal, okay. nie? Zyskaj 4 punkty. No dobra. Yy, I teraz powiedzmy czarny król H7. Masz tu ogromną przewagę materialną. Właśnie idealna sytuacja, właśnie dlatego wymieniamy, no bo przeciwnikowi już został sam król i pionki. I co teraz robimy, żeby wygrywać? A, a jeszcze mi w sumie tamta sytuacja siedzi na głowie. A jakby była opcja, że faktycznie poświęcić figurę za yy, to i sobie derwisz? No go. tylko, że patrz, idziesz na E6. Czy goniec jest tu broniony na E6? Um, a bo teraz będzie jego... Nie, nie, dobra, to, to nie zadziała w żadnym wypadku. Na rację. Paradoksalnie by to rzeczywiście mogło zadziałać, tylko że oddajesz gońca za darmo, no bo on ci zbije. Więc zanim zrobisz ruch, zawsze patrz, czy przeciwnik cię nie może zbić. Chociaż tutaj akurat ci się poszczęściło, bo mógłbyś dać szacha i rzeczywiście dorobić tego hetmana. No to no, faktycznie. Tego nawet... <śledzimy> Tak, tak. No to więc tutaj y, szczęście na Twoją korzyść zadziałało, ale <grytanie> lepiej nie. I tak gorszautką by to miało aniżeli to, co ch chcemy mm -hmm. zrobić. No ale wszystko jedno, no, jak wieża sama na pionki, to i tak jest wygrana. No dobra, no to teraz patrz. Y, jaką mamy taktykę na wygrywanie takich pozycji? W zasadzie to dwie opcje. Chcemy doprowadzić do Hetmana i chcemy wybić jego rzeczy za darmo. Mm -hmm. jak co możliwie, najpierw? Co najpierw? niebronione rzeczy, czyli piona no, w sumie. No to dawaj, to, to chcesz powybijać mu piony. Oj, najpierw. przepraszam. Dobra, mischlich. <gry> Dobra, wiesz. No to ja tam idę król. Problem jest taki, że taki Visking jest bardzo bolesny w grze, którą się na ja, przykład gra. Ja, ja. to jest mega stresująca gra. Wiesz, możesz zrobić 40 dobrych posunięć, podwalisz Hetmana i przegrywasz, nie? Tak. I wszystkie dobre posunięcia są do śmieci wyrzucone. No, a wyobraź sobie pod jaką presją profesjonalni gracze grają, gdzie masz 9 partii, w każdej średnio 40 posunięć, czyli 360 posunięć do wykonania, zagrasz jeden głupi i już na przykład nie zarobisz nie? w turnieju. No, Także szachy to jest mega, mega stres No dobra, no to wobec tego Co teraz robisz dalej? Ja tym królem zagrałem Wymieniam za darmo Czyli no, zdobywasz mhm. Dobra, no to ja nie mam nic mądrzejszego, więc chodzę a Chcemy się trochę obronić przed tym A tego mi już nie zbije, bo jest Protekt od wieży mhm. Dobra, no to idę dalej Dobrze No to idę dalej Um, w zasadzie uciekł gdziekolwiek tylko żeby mieć dostęp do tych pionów pewnie dałoby się jakiś bardziej przemyślany ruch, ruch dla porządku, tego w porządku, w porządku, patrzysz co jest niebronione i to atakujesz no to ja uciekam, nie chcę żebyś mi zbił, także gram tutaj g5 mhm, teraz ten pion jest niebroniony i teraz już obronić nie mam jak, w porządku Okay. No to idę dalej. Po tego piona. I w sumie nie wiem, czy jakkolwiek mogę to obronić. Chyba po prostu nie zależy mi nawet na tym, bo, mhm. bo po co. Dobra. No i teraz. No Wą i teraz za dominację. Mhm. Jak najszybciej bym chciał na Pewnie da się jakoś inaczej teraz to samą tak, wieżą. Oczywiście, i że, tym. że się da. Oczywiście, że się da no szybciej, ale, I jak teraz, nie, ale jak zatrzymajmy. Znaczy, tak, przede wszystkim, jeżeli jesteś bardzo złośliwy, tak wiesz, chciałbyś po prostu najłatwiej... Najłatwiej, nie, 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 właśnie, wszystko na Hetmany to najgorzej, bo Hetmany kontrolują dużo pól i wtedy łatwo pata zrobić, nie? Więc właśnie nie jest, nie jest to kurczę, dobry interes. Ale prawda, jakby, jakbyś chciał być bardzo sprytny, to nawet możesz tutaj oddać mu tego gońca, dorobić sobie Hetmana, oddać wieżę, oddać pionka i wtedy tym Hetmanem ostatnim matować. to już te... Ale to wiadomo, dużo czasu zajmuje, także dla, absu... jest dla jest absolutnego. Jeszcze raz? Absolutnego... W sensie nie trzeba by było tego końca oddawać nie, tego oczywiście go oczywiście nie, 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 nie trzeba by było, ale w celu, wiesz, żeby patrzeć jakiś nie przydarzył. To można, już tak ultra bezpiecznie zagrać. Natomiast generalnie matowanie polega na tym, że trzeba króla zamknąć w klatce. To jakbyś mógł teraz tego króla przeciwnika odciąć, zamknąć w klatce, żeby miał mało miejsca? Z Hetmanem generalnie była zasada taka, że chcemy go zostawić na jednym skrzydle, żeby sobie chodził, a Oczywiście. potem dochodzimy królem. No i z wieżą możesz zrobić to samo, co nie? I teraz patrz, jest on tutaj całkowicie odcięty. No i teraz wiesz, jak matować Hetmanem, jaka jest zasada, no to co robimy? Dochodzimy królem tam, jak najbliżej i po prostu oddalamy się wieżą, żeby nie. No nie stracić, znaczy, tak Właśnie nie, to, to wie, że trzymaj na tej linii, ona cały czas tego króla przecież będzie odcinała, no, nie? W sensie odchodzimy jak podejdzie tutaj, żeby trzymać A, na tej linii. Okay. O, w tym to. sensie, okej, okay, dobra, bo w innym tak. sensie zrozumiem. Mhm, dobra, no to atakuje ci. Jak najdalej Trzymaj, żeby jak najwięcej ruchów mu to zajęło. Dobra. No i co dalej? Okej. Okay. I teraz wyobraź sobie, że tutaj tych pionków i gońca nie ma. No i teraz spróbujemy zamatować samym hetmanem, sam, samą wieżą. Matowanie wieżą jest ciut trudniejsze niż hetmanem, ale też, też dosz radę, także ci skasuję, żeby ci nie przeszkadzały te figury. Więc zasada jest taka sama: trzeba zamknąć tego króla w małej klatce. Z tym, że no wieża jest trochę słabsza, więc trzeba uważać, żeby cię jej nie zbił. Teraz klatka jest taka. Nie, to... Myślę, że musimy zbliżyć do siebie te figury. Tak. Po yy, król z wieżą musi współpracować. To gdzie teraz wieża może podejść, żeby zamknąć w bardzo małej klatce króla przeciwnika? Jak się poruszymy tu, to ma cztery. znaczy trzy. Trzy pola, pola ma tak, A8, A7, A6. Dobra, no i teraz klasycznie, kiedy się nie da zmniejszyć, tak, no bo tu by nas zbił, nie da się zmniejszyć klatki, to co robimy? Królem podchodzimy, żeby sekurować wieżę. Mhm, no to daj. Dobra, da się zmniejszyć klatkę w tym momencie? A... Jak pójdziemy do góry to będzie problem, bo... On... Ucieknie. ucieknie. Mhm. Jest klatka taka, nie wypuszczamy nie poza bardzo... tą klatkę. To co teraz królem, robimy? Królem do góry chyba Dokładnie. Dalej, Jeżeli się klatki nie da zmniejszyć, to król podchodzi. Dobra, teraz da się klatkę zmniejszyć? Jasne. No i teraz zobacz, ja odchodzę królem i teraz się zastanów. Czy opłaca się w tym momencie jeszcze bardziej zmniejszyć klatkę? Um, hmm. On się nie będzie nikt gdzie rusz, nigdzie ruszyć, chyba będzie pad, Czyli będzie pad, będzie pad tak, o, więc, więc, więc zostawiamy mu, ja wiem, <laughs> więc, mece, <klawisze. laughs> więc może kurde tam laptopa odpal na mecz i touchpadem, czy co? Nie, więc nie, więc mnie nie, <laughs> wyszka, bo, bo ten przycisk <laughs> jest już dotykowy, bo A, za dużo okay, uderzeń, okay, więc okay. on jest praktycznie tak, że położę, dotknę tego A, i jest w Dobra, dobra. Czu, czuły, odpad. no trzeba o co chodzi. Dobra, czyli zostawiamy mu te dwa pola, czyli teraz klatki się nie da zmniejszyć, no to co zrobimy? Jak się przesunę tutaj, to może uciec tutaj. No właśnie, Potem więc kl klatki jest wszystko zrujnowane. Się, dokładnie, więc klatki się nie da zmniejszyć. Co robimy, kiedy klatki się nie da zmniejszyć? A jakbyśmy poszli jakoś tak naokoło sobie. Generalnie I, i, tak jak przy nie. Hetmanie, chcesz, żeby król przejął rolę wieży. Bo wieża na ten moment zajmuje się kontrolowaniem tych pól, a ty chcesz, żeby król to robił, to gdzie król musi stać, żeby wszystkie te trzy pola kontrolować, żeby przycisnąć króla przeciwnika na bandzie. Mhm, bardzo dobrze, więc król C7. I teraz załóżmy, że jest posunięcie w tym momencie białego. To co byś białymi w tej sytuacji zagrał? W zasadzie, jak się poruszymy tu, to jest mat. Tak, ponieważ królem nie jest w stanie uciekać i jest król zaatakowany, jest mat. No dobra, ale jest ruch czarnego, więc czarny y, gra król A7, no i teraz już mata nie jesteś w stanie zrobić. I, i teraz y, trudna kwestia, właśnie to jest trudniejsze dla tego y, przy wieży, bo król pod Hetmana nie może podejść, nie? bo Hetman by jeszcze po przekątnej tam kontrolował, a wieża tego nie może. Czyli y, zobacz. Jeżeli byśmy nie wiem, dali w prezencie przeciwnikowi ruch, to co on by zagrał? Jaki ma jedyny legalny ruch? Jedyna opcja, no to iść tu teraz, w sensie, Dokładnie. jeżeli on miał. Tak, więc on ma tylko jeden legalny ruch, czyli zobacz: chcesz utrzymać klatkę taką. Czyli chcesz gdzieś się ruszyć wieżą, ale żeby kontrolować cały czas wszystkie te pola. To gdzie wieża może odejść, żeby biały yy, królem i wieżą te pola kontrolował? W prawo, jak odejdzie, to cały czas będzie kontrolowało to, a mhm. będzie miał król wizję na to. Tak, czyli współpracy gdziekolwiek po tej linii. Teraz tak. już król musi odejść do rogu i. I teraz mat. Mhm. Bardzo dobrze. I tak należało rzeczywiście do tematu podejść. Czyli jak dojdzie do momentu, gdzie on do czegoś takiego, jak już on będzie w tym rogu i będzie uciekał z tego rogu, to po prostu na tej, na tej linii, na której zwierzę, ją przesuwam. Mhm. Żeby, król, żeby króla zagonić do rogu i wtedy już matujesz. I w ten sposób umiesz matować wieżą, albo Hetmanem i do tego chcesz dążyć. Czyli jeżeli tam się zdarzy, że ci przeciwnik podwali Hetmana, wybijasz mu wszystkie figury, i później matujesz właśnie albo Hetmanem, albo wieżą, i cały czas sprawdzasz. Czy na pewno król przeciwnika ma jakiś ruch, co nie? A teraz to powiedzmy inaczej. Teraz mam świadomość, że na pewno się da. Jeśli chodzi o wykonanie tego, to inna sprawa będzie zakładam. Jeśli no to wiadomo, dodać, to... ale powoli do celu, nie? Raz Wszyst wszystkiego naraz się nie. Się zepsuje, aż w no końcu dokładnie. się zepsujesz, będzie Dokładnie, więc po prostu pomału podstawę wiesz, do czego dążysz i będziesz sobie już mógł ćwiczyć, nie? Jak nie wiedziałeś, no to nawet byś nie wiedział, do czego dążyć. Dobra, Dobra. i teraz ważna kwestia. Ponieważ granie partii no to jest oczywiście dobry trening, taki praktyczny. Natomiast dobrze jest też robić zadania. Tylko te zadania, dobrze, żebyś robił w odpowiedni sposób. To wejdź sobie w zakładkę zadania, no i tam zadania. Okay. No jesteśmy. Jesteś. Sami. Dobra. Ok, to teraz wobec tego zobaczymy sobie pewne bardzo interesujące wyrywki z Twoich partii. A z których rano były grane? Eee. Czy, czy jakieś zapisałeś sobie? No wiesz, nie pamiętam, już, które to były, ale jakieś tam istotne. Eee, dobra, no, no więc tak, tutaj grasz czarnymi, także odwracamy. No A to i standard tu... chyba, z tego co widzę, jest taki zagrany. Tak, tak, w tak, ale... Do, dosyć typowe. Eee, chociaż tutaj dwa razy ruszyłeś skoczka, wiemy, że to le lepiej nie, także eee, teraz już byś zamiast lecieć no, tym skoczkiem, byś rozwinął kolejną figurę. Dobra. A, dobra. Czarnymi sobie muszę to zamienić, bo tak, mam tak, tak. jest i sobie sobie No I teraz biały zagrał sobie pionem na E4. I po każdym ruchu przeciwnika sprawdzasz, czy, mm, czy możesz mu zbić to, co on ruszył, co nie, o tym sobie mówiliśmy. No i teraz zobacz, iloma figurami atakujesz tego pionka E4. Dwoma na dobrą sprawę. Tak, czyli atakuje goniec, atakuje pionek. Ilo ma przeciwnik broni? A w sumie wychodzi na minus, bo broni jedną finalnie. Tak, czyli co możesz tutaj zagrać? Pionem do przodu mhm. i też robi się presję na jego koniu, więc nie zbije, więc na dobrą sprawę to jest za darmo. Mhm, tak, bardzo dobrze, dokładnie o to chodzi. I teraz zobacz jaki tutaj proces myślowy zaszedł u ciebie w partii, bo w partii przeciwnik zagrał e4 i ty rzeczywiście zauważyłeś, że on ci zaatakował tego gońca, tylko nie zastanowiłeś się, czy możesz go zbić i gońcem uciekłeś. No i trochę przeszła... Oj, oj. No i przeszła okazja koło nosa, nie? Czyli jak A w zasadzie mhm. no, wydaje mi się, że uciekłem, bo znaczy to było oczywiście lepsze, ale jakby sam ten schemat. Jest... Tak, no że związałeś, nie, więc to jest plus, tak. ale tutaj pionek za darmo, nie? Więc to jeszcze tak, lepsze tak. by było. Czyli y, przede wszystkim patrzysz, co ci przeciwnik zaatakował, no i patrzysz, y, czy, czy tam przypadkiem nie możesz zahachmęcić tego czegoś, nie? Y, Dobrze. Mhm. Y, no to wobec tego. Lecimy dalej z tematem. Dobrze, więc tutaj odwracamy od strony białego. Tutaj grałeś białymi, i tutaj przeciwnik odszedł tym Hetman. No i teraz ważna kwestia, właśnie wcześniej o to pytałeś, co z tą rosadą? No więc tutaj możesz albo zrobić właśnie długą rosadę, albo zrobić krótką roszadę. No to i teraz lepsza która lepsza? No właśnie. Um, hmm. Teoretycznie najlepsza byłaby ta którami mi odblokowuje od razu wieże, jeżeli mam rozwinięte piony. Natomiast o, w tym obie przypadku. Ci odblokowują wieże. Roszada zawsze wprowadza nie wieżę. W tak sensie na dwa pola. Nie dość, że na poziomo, to jeszcze na przykład na górę, a, bo mam lewe rozwinięte. No, to znaczy to... okej, okay, to jakby ale... tutaj na przykład ale... piona na linii F nie było, no to rzeczywiście byś zrobił Roszadę. Okej, okay, to rozumiem o co ci chodziło, ale tutaj ani tak, ani tak się nie da. Mhm. No a król przede wszystkim jaki musi być? Osłonięty. I osłonięty, tu mam trzy to... ruszone, więc. No właśnie, no właśnie o to chodzi, nie? Ale to, 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 to rozmawialiśmy dzisiaj właśnie. No wcześniej jakby nie miałem tej wizji, no, no że no, zawsze. Ja, ja wiem, tatu. ale te, teraz już wiesz, że na drugi raz jesteś mądrzejszy, nie? Więc jak się właśnie zastanawiasz, która roszada będzie lepsza, no to ta będzie lepsza, która jest bezpieczniejsza. I tutaj właśnie w partii. Jakiś wróbi... proces myślowy zaszedł, że im więcej figur muszę poświęcić, czyli wysunąć, żeby móc roszadę zrobić, to ta roszada będzie work, bo muszę się więcej napracować, żeby to zrobić, aczkolwiek. no e. Może, może i tak, ale to generalnie patrzysz na bezpieczeństwo. To jest podstawowa kwestia. I tutaj, właśnie, lepiej by było ci zrobić krótką roszadę. Tutaj król jest elegancko osłonięty pionkami. Żadnego problemu nie ma. To byłby lepszy interes. Dobra, to wobec tego. Lecimy dalej. W tej sytuacji grasz białymi i tutaj zdecydowałeś się w partii zbić gońcem na H7. A spróbuj się rozejrzeć, co można by zrobić lepszego. Znaczy, generalnie jakby tu tego piona nie było, to jest jakby wizja na zmatowania, że ten pion jest to, co a, lepszego. Z czym ci w trak... ten pion przeszkadza? E Bądź inaczej, do czego ci brak tego piona potrzebny? Pamiętam tą partię. Pamiętam tą partię. Oj, 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 i zauważyłem to. Zauważyłem Tylko to też. Po potem. ruchu, tak. No tak. właśnie, więc generalnie rzecz biorąc, na tego Hetmana musisz uważać, nie? Bo Hetman jest bardzo wartościową figurą, więc trzeba uważać, żeby go nie stracić, ale jest też bardzo silną figurą, więc jeżeli masz możliwość, żeby bezpiecznie. Hetman wkroczył do akcji, no to warto z tego skorzystać. No dobra, no to zbije szpionka, król ucieka, to jak tutaj byś atakował dalej? Czy po Hetman H8 będzie mat? Nie, bo ma opcję ucieczki tutaj. Dobra, no to wobec, Więc... wobec tego mata nie będzie, tutaj już chciałem powiedzieć, no właśnie, tu <noise> właśnie wie, że byś chciał stawić, ale... Zawsze, zanim zagramy, no to się zastanawiamy, czy to pole jest bezpieczne, a czy pole D1 no. jest bezpieczne dla wieży? Nie za bardzo, więc tu za dużo ruchów musiałoby zostać przeprowadzone, żeby to zabezpieczyć. Już by się to nie więc, nie więc nie da ja rady. Zapytać, ale, ale tutaj właśnie mógłbyś dać tego szacha, ponieważ co teraz możesz zdobyć? Piano za darmo. Tak, no pionka możesz zbić, nie no, mata nie będzie, ale pionek za darmo też jest git. I tutaj. To uh -huh. trochę szczerze, wypycha. Oczywiście. Bierząd tak. król paszuje, więc to nie jest Tak, zbyt tak. Długo. Więc, więc to jest rzeczywiście plus. Czyli musisz pamiętać właśnie te, tego typu ustawienia, nie? Że tam goniec na przykład z Hetmanem współpracuje, atakuje na H7. Albo może być taka sytuacja, że ten Hetman współpracuje. No i czego mi się nie przestawia. Ze skoczkiem, nie, że skoczek tutaj pomaga temu Hetmanowi, a też właśnie tak jak wcześniej wspomniałem, szerzej znane ustawienie jako Maczuga. No to tutaj jest takie ustawienie hetmana z gońcem, jak goniec wspiera hetmana i teraz hetman wjeżdża na h7. O. Także często jest, no jeżeli zawodnik oczywiście jest ogarnięty, to często robi roszadę, więc warto zapamiętać, nie? jak tą roszadę można by zaatakować. Okay. No dobra, to go next. To już jest coś, co ci wspominałem, bo tutaj grałeś czarnymi i w którejś tam partii ci się zdarzyło zagrać f6. Żeby, tutaj, żeby tu obronić tego pionka, nie? Jeszcze raz? Ja musiałem zamienić szachownicę, bo miałem na odwrót. A, okay. Natomiast nie mm -hmm. od piona chyba, jeżeli tego bym nie zrobił. Prawda, tylko że w ten sposób obroniłeś, ale tego króla osłabiłeś, więc pionka F generalnie lepiej jest się nie czepiać, co nie? No. To co przyszedł w w zasadzie. Bardziej od drugiej Ta, strony. Dokładnie. No więc wobec tego yy, zauważyłeś słusznie, że ten pionek ci tutaj wisi? Pionka od strony krótszej roszady, za bardzo nie ruszać, żeby nie obsłabiać e, tak żeby, króla. Żeby, król król żeby król był bezpieczny, żeby król był bezpieczny. Dobra, no to, ale wisi ci pionek, no to trzeba by ten problem rozwiązać. No to pytanie jak? E, no w ten sposób obstawiam, albo, w, e, jeśli, albo tym. To co o... będzie lepsze, czy pionem, czy skoczkiem? Wydaje mi się, że skoczkiem, bo jakąś kontrolę większą daje, na więcej pula niż jeden pion. No i przecież zresztą w, de, w debiucie chcesz rozwijać te skoczki, nie? więc przy okazji tutaj kontynuujesz rozwój, więc realizujesz swój plan debiutowy, no i jeszcze zabezpieczasz pion. tak to nie dość, że osłabiłem króla, to jeszcze nie wprowadziłem figury i... I, i jeszcze, no. i jeszcze mał... Ma... Mało tego temu skoczkowi zabrać pole, nie? Trzy błędy w jednym ruchu i to dopiero drugi, drugi ruch partii. O, widzisz, jakie te szachy no. ciekawe, nie? Dobra, to go next. Tutaj grałeś czarnymi, to jest właśnie pozycja ze smoka. Teraz już wiesz o co chodzi z tym ruchem G6, nie? Więc po co tym pionem tutaj idziemy? A żeby koniec patrzył na Czyli punkt. co należałoby zagrać? No, tego końca tutaj. Tak, więc wprowadzenie tego gońca byłoby tutaj super, jak najbardziej. A, mam wrażenie, że on ma troszkę niższy priorytet, ten goniec. Jak on zagra, powiedzmy, coś atakującego aktualny środek, czy tam jakieś piona, czy coś, to a, zakładam, a... że to może poczekać, to nie ucieknie, chyba. Znaczy, jeżeli już grasz tym pionem, to wprowadź tego gońca tutaj, bo ten goniec naprawdę, naprawdę bardzo dobrze kontroluje po całej szachownicy pozycję. No teraz... Ja troszkę to obstawiam też. No, to tak jak mówiłem, nie? w szachach nie ma tak, że zawsze zyskujesz. Zawsze są plusy albo minusy danego posunięcia. Nie? Jedną figurę tam rozwiniesz, bardziej kontroluje pozycję, no to drugą ciutkę zasłonisz. Natomiast zabawa polega na tym, żeby więcej było tych plusów niż minusów, co nie? I teraz właśnie bardzo ciekawa kwestia, bo też tam zwróciłem uwagę w paru partiach ci się zdarzyło, że właśnie przeciwnik gra D4. No to czym ci tutaj grozi przeciwnik? Pionem. No właśnie, chce ci tutaj zbić tego pionka za darmochę, no to teraz. A ja w zasadzie nie ubezpieczam tego w żaden sposób. Więc... Dokładnie, więc co zrobić, żeby tego problemu nie było, żeby nie stracić? Fajna pionka. jest taka, że jak strajdujemy, to jakby narażą mu to Hetmana na wysunięcie wczesne i jakby to jest niekomfortowe dla niego w tej fazie gry. Yy, tak, Bo więc. Tak, możemy nie modlić w sumie, więc. Yy, tak, tak, tak. Więc tutaj będzie równa wymiana, co nie? Pionek tak. za pionka, więc to jest git. Yy, na, natomiast tam w paru partach ci się zdarzało bronić tego pionka. Najlepszą obroną jest. A tak, nie? Więc w ten sposób jak te pionki są po skosie, znaczy, no to generalnie można wymienić. Wiem, wiem dlaczego chciałem tego chronić, ze względu na to jakby jak ja mu zbiję to, to na dobrą sprawę materialnie jesteśmy na zero. Natomiast jeśli chodzi o samą hmm. pozycję, to on mam, mam wrażenie troszkę lepszą pozycję aniżeli jak miał konia cofniętego, bo im bardziej ma wszystko do przodu. Wy... A, to, a, to, a, to z, a to znowu, a to znowu, są plusy, są minusy. No bo y, powiedzmy, że tam y, będziesz y, chciał przygotować roszadę, nie? No skoczka na f6 na ten moment byś nie chciał wstawić, bo ci go zaatakuje i byś musiał uciekać. Natomiast powiedzmy zagrasz sobie d6, żeby pionek już to pole kontrolował i teraz bezpiecznie będziesz chciał wstawić skoczka na f6. No i powiedzmy przeciwnik o, w sumie, też... W sumie jakby co hmm? jest schowane za tym, żeby... No... Nie dawać mu przewagi tej pozycyjnej, tylko jakby bronić aktualnie tego, co mamy. No bo mam wrażenie, że jakby ten koń, który idzie tutaj, tak trochę mu przewagę a, 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 daje. A, a, ja, ja cały czas zmierzam do właśnie płęty odpowiedzi na to pytanie. A dobra, to przepraszam. przepraszam <laughs> tak, mam. więc powiedzmy, że przeciwnik właśnie będzie chciał zrobić tę roszadę, no i rozwinie sobie gońca nadeczy, mhm. no i chce zrobić roszadę. I co teraz możesz zrobić fajnego? Będzie w zasadzie jego cel teraz jest zrobienie ruszady, więc um, to jest niechronione i moglibyśmy no. wyprowadzić to tu, gdzie, gdzie wcześniej A, ale, by... ale skoczek niechroniony, niebronione figury GINU, niebronione figury giną. widzisz, no nie widziałem, no nie widziałem. A więc widzisz, więc gońce możesz zgarnąć. Także no tutaj akurat jeszcze jeżeli przeciwnik byłby bardzo zaawansowany, to mógłby przeprowadzić taki kontratak, dać ci tutaj szacha i odzyskać tę figurę. Natomiast chodziło mi generalnie Czyli o pokazanie... On tego, on tego zbić nie może, bo to jest chronione, tylko nie widziałem czym to jest chronione. Eee, tak, tak, ale cho chodzi, eee. o, chodzi o samą ideę, że ten skoczek rzeczywiście tutaj ciut lepiej stoi, ale za to ty masz go pod ostrzałem. no i zobacz, wprowadzisz sobie zaraz skoczka do akcji, też tego skoczka przeciwnika zaatakujesz, więc yy, skoczek rzeczywiście wkroczył, ale teraz przeciwnik będzie musiał na niego cały czas uważać, co nie, więc yy, no tak jak powiedziałem, nie? są plusy, są minusy zawsze, dobra, no to o teraz bardzo fajny przykład. Tutaj zdobyłeś Hetmana grając czarnymi, no i w tym momencie przeciwnik odbił tutaj gońca. No, oczywiście, trade dobry dla Ciebie, no bo Hetmana wcześniej zdobyłeś, więc jest ok. Natomiast tutaj ten goniec wszedł na C4. Czy ten goniec jest broniony? Nie jest broniony przez nic, ale nie wiem za bardzo, jak mógłbym go zaatakować. W zasadzie mógłbym go zaatakować szachem no to... i, i tym. To znaczy, jaki ruch masz na myśli? A? No, bardzo tak, dobrze, no, bardzo, no, dobrze, no, bardzo no, dobrze. Widzisz, to grałeś tę partię tam chyba dwa dni temu, jaki progres jest, nie? Dokładnie. I teraz. Znaczy, nie wiem, jak wyglądała na przykład sytuacja z czasem tutaj. Czy... No, mogło tak, być no, różnie, albo to tam była jakaś 15 godzina gry, nie więc też no, różnie no. mogło być. <laughs> no, no, no. No tak, ale to jest, to jest widoczne jakby na pierwszy rzut oka teraz. No to, więc o to, o to właśnie chodzi, nie? że tutaj podwójny atak i teraz właśnie zaatakowałeś króla, zaatakowałeś tę niebronioną figurę i teraz przeciwnik się tam zasłoni już sobie zdobędziesz. I właśnie dlatego zawsze sprawdzamy, czy przeciwnik jest, czy przeciwnik, jak przeciwnik zrobił ruch, to czy ta jego figura jest broniona. Bo A co byś ciekawaś się zostało zagrane? z ciekawości w partii zostało zagrane szach gońcem co też nie jest wbrew pozorom głupim zagraniem no bo przygotowujesz roszadę więc też jest okej okay, ale A, coś mi się wydaje że nie miałem tego na myśli znaczy no być może ale obiektywnie nie jest taka tragedia mhm. Założenie to samo, tylko fajną i drugą figurą. By no, było bo... mo można było wzmocnić, można było rzeczywiście wzmocnić. E, natomiast, e, no cóż, na przyszłość będziesz wiedział, nie? Czyli nie, najważniejsze to właśnie te niebronione figury, bo to, co przeciwnik ma niebronione, to zazwyczaj możesz zdobyć, nie? Dlatego trzeba zawsze. Mhm. patrzeć przy każdym jego ruchu, czy tak. coś powiedzmy jest po, darmowe, po pierwsze... i jakby układać plan wokół tego. Dokładnie. Po, po pierwsze patrzysz, to. czy cię przeciwnik zaatakował, nie? Czyli przeciwnik zrobił ruch, patrzysz, czy coś tam ci yy, nie zaatakował, no a później patrzysz, czy to przypadkiem jest niebronione, czy ty jemu nie możesz zaatakować, nie. Okay. E, dobra, no to lecimy dalej. Oj, dobra jest. O, tutaj odwróć sobie od strony białego, ponieważ tutaj czarny Zresztą z perspektywy niego, jego tak, Bana, tak, tak, z perspektywy <gry> przeciwnika, bo to akurat przeciwnik bardzo głupio zagrał. Dobra, więc ewidentnie zaatakowałeś mu tego skoczka, prawda? Tak. Tutaj skoczek i goniec atakuje. Czy przeciwnik jest w stanie jakoś tego skoczka obronić? Zakładając, że teraz jest jego ruch, to może w zasadzie pionem poruszyć się tutaj, żeby nie był w stanie tego tak, zbić. Tak, tylko czy to rozwiązało jego problem? Teoretycznie będzie miał wtedy zdublowane piony i będzie słabo. Ale policz, ile atakuje, ile broni? Nie, w sensie to... kurczę, niedobrze. To pole jest atakowane, a kurde, tu jest ukryty wariat. Jest, no, jest. ten goniec potężny, nie, smoczy, on tu cały czas patrzy po całej tej przekątnej. I właśnie dlatego mi się podoba ten debiut, bo właśnie ten goniec, zobacz, on jest niby... On taki, taki sneaky, on się nie rusza tak, przez całą tak, 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 dokładnie, no. nie, i tutaj zobacz, przeciwnik cały czas właśnie musi uważać, on się tam czai, a jeszcze mało tego, że fajnie atakuje po tej przekątnej, no to jeszcze króla wspiera, nie, w Razie, co tutaj broni tego króla w razie potrzeby? Czyli F4, właśnie przeciwnik zagrał w partii, co tutaj krótko mówiąc, nie działa, bo tylko raz obronił. Nie? Zawsze też trzeba patrzeć, ile razy coś zostało zaatakowane. No. Co w tym wariancie? Powiedzmy, jest takiego cięższego, bo w zasadzie, jak widzieli, że gram ten smoczy wariant, to Twitch ratownicy pisali, chłop, co smoczy wariant na starcie gra. W sensie, on jest jakiś wybitnie trudny, czy, czy jakby na czym polega. I to, to nie jest, że jedna osoba pisała, tylko to tak jest sporo ludzi, co wiedzieli co. Wiedzieli, co no to patrz. Jeżeli na przykład weźmiesz Jakby... jakąś książkę o tym debiucie, taką wiesz, żeby nauczyć się tego debiutu na moim poziomie, nie? No to ta książka będzie miała ze 400 stron i jeszcze samego debiutu. Tak, samego debiutu wariantów nawalone, a jeszcze i tak będziesz musiał sam siedzieć i tam poanalizować czy na pewno autor się nic nie pomylił, nie? Więc prawda jest taka, że z obiektywnego punktu widzenia każdy debiut jest trudny. Bo na temat każdego debiutu taka kilkusetstronicowa książka będzie napisana. Więc. Yy... Bo są różne odpowiedzi zakładami. No na każdą tak, odpowiedź odpowiedzi, odpowiedzi też nie ma. No tak, więc przeciwnik ma. Przeciwnik ma mnóstwo opcji, ty masz mnóstwo opcji, żeby na te jego opcje odpowiedzieć, i w ten sposób wiesz, jest sytuacja ostro zagmatwana. Więc na starcie, prawda jest taka, że debiuty m, tak wielkiego znaczenia nie mają, po prostu trzeba grać to, co ci pasuje i trzymać się tych zasad, nie? Że walczysz o centralne pola, rozwijasz lekkie figury i zabezpieczasz zabezpieczać. Jeśli chodzi o wymasterowanie, każdy debiut jest ciężki w zasadzie, żeby to wymasterować. Żeby sobie tak, tylko zarabiać, żeby że, po... tak, tylko, że ty, ty właśnie wystarczy, że będziesz się opierał na tych trzech zasadach, żeby nie przegrać w debiucie i sobie grasz part. No bo patrz, gdybym gdyby, nie wiem ci tam Neuralinkiem wgrał moją wiedzę na temat przyspieszonego o, smoka. Mam nie? nadzieję, że w przyszłe czasy tak I, będą i, wyglądały. I, tak i, I nic by ci to nie dało absolutnie, ponieważ twoi przeciwnicy by nie umieli grać tego przyspieszonego smoka, więc by grali jakieś idiotyzmy, na które i tak nie, był, nie, nie miałbyś wiedzy, nie byłbyś przygotowany, co nie? Także ta, ta wie, wiedza debiutowa to tak odpowiedź. Poziomu 2000 elo, to się można jakoś bardziej przejmować. A czy powiedzmy takie, mhm. jeśli chodzi o dość standardowe openingi białych i czarnych, to są dość uniwersalne. Jeśli chodzi o biały, o tą partię włoską, jeśli chodzi o czarne, o ten przyspieszony wariant smoczy, to są w miarę to... OK na każdy start prawie, że. Żeby to rozegrać? znaczy w zależności jak kupiesz jeszcze piąkiem na starcie ruszy jak chcemy to zagrać smocze bo wiadomo że nie podstawimy za darmo czegoś ale to, tak to są debiuty które w, wydaje mi się że są przyjemne do gry dla początkujących i w, w, według mnie są ok właśnie na start na przede wszystkim to ten artykuł ci tam podsyłałem co co gdzie, gdzie tu jest ten na tym discordzie to daj mi godzinę, no. o tym mówisz czy, czy o czymś innym? Tak, 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 o tym i tam właśnie te nagrania jak sobie obejrzysz, tam przeczytasz to i jak to, to są, więcej nie musisz wiedzieć na temat debiutów, nie? Okay. Ale oczywiście tam dzień przed meczem jeszcze zobaczymy, co tam oponenci przygotowali. To tam wiesz, coś popatrzymy bardziej dokładnie, nie? Okay. Dobra, no to jeszcze parę mi tu pozycji zostało, to lecimy dalej wobec znaczy, tego. Pytanie, pytanie, jak robimy? Czy robimy tak, że w sumie wyszpiegujemy, czy robimy tak, że my się nauczymy czegoś nauczymy, oni się nauczą czegoś nauczą i tyle. Tylko też pytanie, czy oni patrzą? No. <laughs> znaczy, Ale tak jak to... gadaliśmy, chyba to aż takiego znaczenia nie ma, bo Nieba, i tak nie będzie, ma. Absolutnie nie ma. Taką ilość to ma błędów, psychologiczne jedynie znaczenie. No, <grywa> się tutaj takie. Może u was by to miało znaczenie o, jako ch trenera. chciałbym A, powiedzieć ale. tutaj tam na czat odpowiem tylko, nie snajpuję, tylko ja po prostu znam trenera oponenta, więc wiem, co ten trener robi. Więc... Tak, tak. tak. To ja, ja już tam, tam w 2018 roku graliśmy mecz z tym zawodnikiem na streamie moim, także ja już wiem wszystko, co i jak. <śmiech> <śmiech> Już od dawien dawna jestem do tego meczu przygotowany. Dobra, no to lecimy wobec tego dalej. Tutaj... Właśnie, to jest mhm. abstrakcja, albo to, dobra mów, mów. Dobra, tutaj grałeś białymi i tutaj to już jest jedna z tych partii, co był zauważalny progres, bo tam na, na oh. początku pierwszy dzień, no to no, było kiepsko. No, ja wiem, ale no, później już coraz sensowniej. Wczoraj, jak już tam, jak przed tym jak szedłem spać, to już naprawdę całkiem sensowne te gierki miałeś. W sensie nie było czegoś takiego, że tam po 10 już byłeś wyjaśniony, nie? I, A Im więcej gram, ten ranking niżej spada, ale to zakładam, że. No, znaczy, przede wariacje, wszystkim przez to, że jak na, na parze długo, no to już zmęczony jesteś, nie? Więc na 100% tam nie, nie dobra. działasz. E, dobra, e, więc zobacz, tutaj grałeś białymi, tu już było naprawdę bardzo, bardzo dobrze. E, zagrałeś takie posunięcie A3, no to e, ja podejrzewam, chodź, że chodź. tak, ja wiem, że to było przygotowanie do zagrania B4, z tym, że tego typu ruchów chcesz uniknąć, ponieważ nie zrealizowałeś tutaj jeszcze tych A, zadań debiutowych. No właśnie, to co z tym gońcem można by zrobić? Um, gońca mogę przesunąć tu, natomiast nie mogę. Na pewno. Bo... No właśnie, bo pionek. Jest, no. Natomiast on jest w ogóle niechroniony i tego nie zauważyłem. No więc co mógłbyś e, zrobić zamiast tego A3? Mógłbyś zbić, nie? Więc to jest tak. raz, że mógłbyś zdobyć te, tego pionka, no ale dajmy przeciwnikowi gratisowe posunięcie, niech on się tutaj e, powiedzmy tam obroni, żebym ten pionek nie wisiał. No i teraz, co, co, byś, e, co byś tutaj wobec tego białymi robił, gdyby była taka sytuacja? Um. Właśnie nie za bardzo mam plan. Jeżeli już. Ale jest... nie, przed jest... momentem sam to powiedziałeś. Coś powiedziałem sam, co było OK teraz? Tak. Znaczy, hmm. bo y, jeszcze raz, co w debiucie trzeba zrobić? A, dobra, A. Okay. Miej, to, tak... miej to na uwadze co. No dobra, tylko ustaliliśmy, tym, że, 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 że na 4 mogę, nie da bo... rady, tak. więc gdzie lepiej? Wysunę tutaj zwiążę mu tą królową, jak on potem pionem Pójdzie, a ja sobie pójdę tutaj. Bardzo dobrze. I teraz możemy się tutaj bawić, nie? Już wszystkie figury są w akcji, możemy przeciwnikowi życie utrudnić, nie? Więc, więc jest zanim, to zanim będę jakieś prób... dziwne akcje kombinował, cokolwiek innego robił, to pierwsza z żelazna zasada, ruszada, lekkie figury, sprzęt się środka, i potem myślę dopiero. Tak, tak. Doku... Ja do, wiem, do, to robić, dokładnie to, to jest to, się... co chciałem, żebyś z dzisiejszych zajęć wyciągnął. No. Jak nie wiem, co robić, to muszę zobaczyć, czy jakby wszystkie te zasady zostały spełnione. I potem kombinować. Bardzo dalej. dobrze, bardzo dobrze. I prawdopodobnie, jeżeli zrealizujesz te wszystkie zasady, to przeciwnik już po drodze ci coś tam podwali, nie? więc już będziesz wiedział, co robić. Natomiast ważne jest to, że początkujący gracze mają taką tendencję, że coś tam się podniecą, że coś super ciekawego zauważyli nie? i tam o, o, no. lecą. Nie? Tylko w większości przypadków okazuje się, że to wcale takie mocarne nie, były, a nie było, a tam jak zasady zostają złamane, no to później się okazuje, że tam król goły, czy coś, czy w centrum i już zostajesz. Problem często jest taki, że tak jak powiedziałeś chyba mi to dwa dni temu w zasadzie jest często wizja, że o, ruszę się powiedzmy tu, tak. potem ruszę tu, potem coś tam, potem coś tam, i jakby tak, planowanie czyli... ruchów, które są często dłuższe niż nawet dwa, mhm. bez reakcji przeciwnika, gdzie on ma multum możliwości, jest, no takie no tak, trochę zbędne bo... i często często tam ruchu. Często Ale... też właśnie zawodnicy zakładają, że przeciwnik będzie stał w miejscu i czekał, aż ty go dojedzesz. No, wiadomo, że on po prostu nie będzie czekał. Dobra, no to go next. O, to... Tutaj też ważna pozycja. Tutaj gramy czarnymi. Tu już. To, to już była ta partia, co już byłem zadowolony z Twojej gry, bo. No, nie, nie, tu cały czas dobrze zagrałeś. Tylko mm, rozwinąłeś tego gońca, zrobiłeś ruszadę, wszystko jest tutaj świetnie. No i przeciwnik zagrał B3, zaatakował Ci tego skoczka, no i Ty skoczkiem zdecydowałeś się uciec. No także dramatu nie ma, ale coś tutaj mogłeś zdobyć. No to się rozejrzyj. Co teraz u przeciwnika jest niebronionego? No, w sumie niebroniony jest ten skoczek, ale nie za bardzo mogę go zaatakować. Na pewno. No, no o Co Jezus, masz no, potężnego w tej ja, pozycji? Bądź on jest tak schowany, <laughs> że ja go sam nie widzę. każdym no. razem. Jak, to chyba jest trzeci przykład, który analizujemy z tym gońcem. Tak, tutaj. tak. Ten, razem, ten goniec jest potężny. No, go. Ten goniec jest potężny pod całym przekątem. Bije tutaj. No. Oj, oj oj, to jest. No praktycznie koniec gry byłby, jakbym nie powinna. No, ale cze czekaj, czekaj, bo tutaj ty zgarniasz skoczka, ale przeciwnik też zgarnia skoczka. No, ale no i co teraz? Punktowo powiedzmy, jak mu wieże. Tak, no jak zbijesz teraz wieże, to tak. Mhm. Bardzo dobrze. No i super. Nie? Więc ten goniec przy, przyczajony tygrys, nie? Ukryty smok, i trzeba w odpowiednim momencie ruszyć do akcji. Muszę mieć wizję i cały czas świadomość, że on tam stoi. No, no czy znaczy, tak... wiesz, za, zagrasz 100 partii w tym ustawieniu, tak, no to za 101 tak. już będziesz wszystko <grym> widział. Nie? Dobra, tak. nie? no to dalej. W tej pozycji grałeś białymi i tu zdecydowałeś się na takie agresywne. Be a co byłoby tutaj lepszego z Twoją ob obecną wiedzą? A, czekaj sobie odwrócę, bo jak mhm. zagram to tutaj, to w zasadzie jest taki trade, że ja sobie przesunę konia do przodu. Nie, to jest ok. To posunięcie samo w sobie nie jest nic złego, ale można lepiej. Jest, jest opcja lepsza. Um, hmm. Mogę zaatakować jego skoczka i kontrolować też te pola, a on nie może zbić, bo. Może, tak, jak to, najbardziej, to też jest ok, ale... ale jest jeszcze lepsza opcja, tak? Taka po, powiedziałbym bardziej zgodna yy, z, z naszymi zasadami. Czyli wyprowadzenie wszystkiego w zasadzie. O, a to, co jest a niewyprowadzone. Jedyne, jedyne, co jest nieprowadzone, to w zasadzie to. No, i co z tym gońcem byś zrobił wobec tego? Gdzie byś go wstawił? Tutaj nic nie robi, bo jest w pełni poblokowany, więc trochę bez sensu. I opcja jedna. Tutaj, tutaj. A, nie. Hmm. Tutaj czy ma sens to? W sumie to ma sens, bo patrzy dwa szerokie ramiona. Okej, okay, ale mm, to pierwsza kwestia, czy na F4 możesz tym gońcem wejść? Nie mogę, bo patrzy, nie widziałem. Goniec. Tak, więc tutaj albo nie, goniec G5 na związanie, tak standardowo, albo goniec C3 też by było tutaj w porządku, tylko że, żeby w zasadzie, wprowadzić. W zasadzie, mhm. jeżeli się zdecyduje poruszyć. A... Jeżeli się zdecyduje poruszyć tu, to często odpowiedzią będzie to. I w zasadzie nie ma sensu się wymieniać, bo tracę figurę, która wiąże królową, mhm. więc lepiej wycofać, aniżeli wyraźną wymianę. Generalnie, w 99% przypadków tak. Choć wiadomo, że trzeba zawsze się zastanowić, ale rzeczywiście w większości przypadków nie chcesz takiego tradera robić. Dobra, to dalej. A jeżeli na przykład, mhm. bo jakbym był czarnymi teraz, to jakby okay. się poruszył tu, to najprawdopodobniej bym jeszcze chciał go wypchnąć i poruszyłbym tu. No dobra, no. to co byś zrobił w takiej sytuacji? Właśnie no bo przeciwnik się, że chce ci zbić nie gońca. Nie, sytuacja by był, bo była, bo musiałbym wycofać tu. A. Mhm. Nie, i to, i to jest dla, dla ciebie bardzo okej, okay, bo zobacz, teraz przeciwnik osłabił sobie króla, nie? A, bo to jest cały czas to, o czym wspominaliśmy. To tak. chyba... No z godzinka temu wcześniej było. no i teraz powiedzmy że on tam gdzieś gońcem sobie ucieknie no to już wjedziesz pionem H4 już go tu zaatakujesz a jak piony powymieniasz no to jego król będzie goły nie i wtedy tam Press, już będziesz mógł dojechać więc to też wychodzi dobrze dla ciebie kiedy on tak tymi pionami leci no bo w ten sposób jesteś w stanie później za to króla atakować więc też git a gońca nie tracisz więc totalnie cię to nie boli. Dobra no to tutaj. Gramy czarnymi. W tej sytuacji przeciwnik zagrał E4. Jak ci się zdaje, co tu przeciwnik kombinuje, co on chce? Um, jak zagrał E4, to dwie opcje są w zasadzie. Szewczyka żadnego nie zrobi, to jest zblok. A, odblokował sobie pole, żeby mieć wizję na tego konia, więc trzeba by, byłoby go jakoś zabezpieczyć w zasadzie. No właśnie, opcje. to co zrobimy, żeby tego konia nie stracić? Jak pójdę tu, to jest darmowy pion dla niego w zasadzie, więc nie za zobaczę tego, co chcę. Mm -hmm. Natomiast. Ha. No to skoro obronić nie dasz musimy rady... Uciec. musimy uciec, bo w zasadzie tak, to jest gdzie uciec? spore. Tutaj nie możemy, tutaj nie możemy, możemy. Znaczy, są dwa miejsca. Oj kurczę, mi sklik, nie tak? Albo tutaj, albo tutaj, bo cofać nie chcemy. W zasadzie chyba tutaj będzie w porządku, bym wybrał. Raczej. Okej, okay. choć tutaj jest pewien problem, pod tym względem, że właśnie nie spełniłeś tej walki o centrum pionami w debiucie, co nie? I tutaj nie zobacz, tak. że przeciwnik mógłby cię naprawdę tutaj bardzo agresywnie tymi pionami wyganiać, nie. Oj oj, oj no. Mhm. Chociaż i tak to by było lepsze niż po prostu tego skoczka oddać, bo w partii zagrałeś jeszcze tak. się Ojej. i ten skoczek poleciał, no ale okej. Okay. Dobra, no to teraz bardzo ciekawa sytuacja. Tutaj zagrajmy sobie od strony białego. Bia biały tutaj na ruchu. No to pierwsza rzecz która figura czarnego jest, jest niebroniona? A tam tej partii, to gdzie najlepsze pole było? W prawo, gdzieś wycofać ewentualnie tak tym skoczkiem. Jak, tak jak powiedziałeś na e5, to le lepiej po prostu nie. mnie wtedy. Mhm. Te piony. Pami pa to, to pamiętaj to, to sobie, że ale... skoczek im ale... bliżej jest centrum, tym ma więcej możliwości, nie? Więc generalnie rzecz biorąc, skoczka im bliżej centrum, tym lepiej. Dobra, okay. no to tutaj, która figura czarnego jest niebroniona w tym momencie? Czyli moja, bo gramy z perspektywy białych. Eee, to jest nic wysunięty mm -hmm. Dobra, no to yy, teraz pojawia się ciekawa kwestia. Jakbyś tutaj odszedł yy, oj ruch białego. Jakbyś tutaj odszedł skoczkiem, to co przeciwnik zrobi? Zbije ci Hetmana, jasne. No to teraz yy, co zrobić, żeby skoczek G5 posunięcie było z szachem? Żeby ten skoczek odchodził na G5, atakując króla przeciwnika. Gdzie ten król przeciwnika musiałby stać? E, poczekaj, żebym, ja, żebym z perspektywy białej zaatakował tak. jakoś króla, by został szach. Tak, Też... wyobraź, wyobraź sobie, że skoczek stoi na G5, co nie? Czyli skoczek stojąc na G5. Ko Czekaj, nie klikaj, bo jak ty klikasz, to okay. kasujesz moje strzałki. Skoczek stoi na G5. I gdzie musiałby stać król przeciwnika, żeby był szach? E... No, na jednym z pól, która atakuje. Z... Tak, no to do którego z tych pól król przeciwnika ma blisko? E6 dosyć blisko, a jest to które pole bliżej? A, jeszcze jest to, no F7. Dobra, no to co zrobimy, żeby A, bo, króla zachęcić sięgo. do wejścia na F7? Znaczy, się... Znaczy ja wiem, że już widzisz te widły, to to Was opanowane, <grym> <grym> ale akurat ty o to chodzi. On nie może zbić wtedy, no tak, bo jest. No tutaj rzeczywiście byś zrobił te widełki, no tylko za cenę Hetmana, więc interes kiepski. A, no, no to zapomnę... co zrobić, żeby król stanął na F7? Żeby zachęcić go do wejścia na F7. No coś musisz tam ustawić na F7 i król będzie musiał to zbić. Hmm. No jedynie, w końca mogę ustawić. gońca. Oddałeś gońca za pionka, ale teraz możesz dać szacha I jak król odejdzie, to co zrobisz? Widełki. Nie, nie widełki. Już tak. <laughs> ale to, dobrze. Te widełki to już masz opanowane fest. To... W głowę to. Nie ma teraz już tego gońca, który se kieruje. Daję mu szacha, on musi uciec, może uciec do tyłu, ale mógłby też uciec do no, to, przodu wszystko to teraz mogę zrobić? Wszystko mogę wszystko mogę, inne. mogę strydować tak. Niebronione figury giną. Nie, niebronione to, to figury giną. To jeszcze Hetmana bez uprowadzenia gońca i chyba tak... Znaczy, no, i to jest, to jest właśnie jedna z tych sytuacji, gdzie byłoby worth złamać tę zasadę, bo zdobyłeś pionka na całej transakcji, co nie? Bo oddałeś gońca, a zdobyłeś gońca i pionka. Więc tak, tak, byłoby worth. Tak, tak. Kurczę, no fajne zagranie, fajne nagranie. To, ale... to już takie na wyższym ja, poziomie, miesiąc, to jako ciekawość. Jak to... <laughs> ale to, żebyś wiedział, do czego będziesz dążył. Dobra, to lecimy, lecimy dalej. Dobra, masz sytuację taką, grasz tutaj białymi i właśnie w tej partii przed momentem bardzo dobrze widły przeprowadziłeś, zdobyłeś tutaj wieże, tak. także była gituwa. Bo zauważyłem właśnie coś takiego, hmm. że warto na to często patrzeć, jeżeli Hetman jest wcześniej wprowadzony mm -hmm. albo no, nie jest na swojej pozycji. Racja, ich, ich Racja. Ich oczy oczy oczywiście, tylko no, właśnie staraj się, żeby nie przesadzić, czyli żeby jednak zakończyć ten rozwój i zabezpieczyć króla. Nie? Dobra, no to teraz patrz na to. Przeciwnik tutaj zagrał akurat jakiś bardzo głupie skoczek B4, ale to nieistotne. Powiedzmy, że zbiłby tutaj gońcem piona. Gońcem z C8, bije na H3. Czy możesz tego gońca zbić pionem? No, móc mogę. Jesteś przekonany w 100%. No nie mogę, bo broni przecież Hetman szachuje. Tak, czyli jest pionek jest związany. No i powiedzmy, że zagrałbyś coś tutaj bardzo głupiego, jakieś A3, to co czarny wtedy zrobi? A po prostu bije, bo nie mogę mu zbić hetmana. Jest szachmat chyba. Szachmat, tak. I jest tutaj po zawodach. No dobra, czyli masz tutaj problem, bo przeciwnik grozi wlepieniem ci mata. No to co zrobisz, żeby tego mata nie dostać, jak się obronić? Jako biały. Tutaj się nie poruszę, bo on mi zbije to. O, kurczę. O! Ten bardzo dobrze, już jest, już jest rozwiązanie. Okej, okay. przesłoniłeś teraz tego Hetmana, a jeszcze mało tego tu skoczkiem gońca atakujesz. Bardzo dobrze. Kianek um, jest rozwiązaniem w sumie teraz chyba dla mnie, w sensie dla czarnych. Jeszcze raz powtórz. Pionek chyba jest teraz rozwiązaniem. Też pionkiem, a że on, ale to wtedy właśnie zbijesz nie tego gońca i po problemie. Mhm. No to bardzo dobrze, bo tutaj połączyłeś atak z obroną. Można by też się wycofać skoczkiem, nie, żeby obronić, tylko kluczowe, żeby tutaj motyw zauważyć, bo to często właśnie przy roszadzie się coś takiego pojawia, więc żebyś to miał na uwadze. No dobra, to powiem ci tak, dwie godziny. A błędem ogólnym jest, błędem ogólnym jest taki, że ten pion zniknął jakoś, nie wiem za co on został strajdowany, e... ale powinien raczej tu stać. jako, miałeś, że jest już miałeś H3 zagrany i on tutaj ci zbił. A, czyli jakby... Mhm. Znaczy mógłby ci zbić, no akurat w tej partii nie zbił. Znaczy to, gdyby był tutaj twój ruch i byś widział, że przeciwnik chce ci zbić tego pionka, wykorzystując związanie, no to mógłbyś na przykład sobie odejść królem, teraz już pionek nie jest związany i jakby ci zbił, no to zgarniesz, nie? Także mhm. w ten sposób by się problem pozbył. Dobra, to podsumowując, w debiucie co robimy? No to tak, w debiucie szybciutko musimy um, zająć plan środek planszy, szybko wprowadzając siakowicy. te figury lekkie, czyli tam e, konie, gońce. gońce i... No i... z królem, co robimy? no w sensie roszada, lekkie figury i zajęcie środka. O, no i bardzo jak... dobrze I, i jak to wszystko zrealizujesz to jest gituba. E, dobra, to wobec tego nie, na dzisiaj ja sobie... Będę z czerwonymi krzyknikami koniec, koniec, tak, tak, będzie ruch, no, 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 wiemy, także, to będzie równo, spokojnie. Dobra, także w takim razie na dzisiaj sobie nasze analizki na tym zakończymy, natomiast czat, progres jest w porównaniu do tego pierwszego streama, do wczorajszego, to ewidentnie jest coraz lepiej. Tak. Progres w rankingu. A to Ale. wiesz, rankingu... Ranking to jest tam pochodną, nie? Im tam lepiej będziesz grał, to rankingu rośnie, ale najważniejsze jest to, że co, coraz, coraz mniej głupio grasz. No. Także Prawda. jest to okej. Okay. A jeszcze nie wiem, jak też widzowie na to zareagują, nie wiem, jak Wy też na to zareagujecie. Wydaje mi się, że ciekawą opcją swoją drogą byłoby po tym, po naszym wielkim super starciu z The Lordem, jakby było faktycznie, jak potem trenerzy by się zmienili. O, ja już do Bartka na... napisałem, na... także zagramy. Na... I byśmy na... ten z The Lordem zespektowali Waszą grę, wy byście zagrali, <laughs> byśmy weszli na Wasze streamy i zobaczyli, jak to spoko, wygląda spoko, jedną no... gierkę, czy tam, nie wiem, jakieś było trzy nie wiem, jaki format byście chcieli. To ja tam z Bartkiem ustalę, nie? Co tam, ale co, zagramy, to będzie wesoło na pewno. Kontrast będzie Dobra, żeby nie było, że za długo trenujemy, nie? Znaczy, teraz rozmawiamy tak o to też bez przesady. No, na luzie. Ale dobra. Dzień w takim razie wielkie i co? Jutro zakładam o 20.30 to samo? Jasne i lecimy dalej z treningiem. I jeden dzień, to co, to co mówiłem im na starcie, że dwa dni na streamie i jeden dzień na off streamie, żeby, nie wiem, jakoś na full spokoju podsumować. No, wszystko a czat, czat też się tam nie, nie spinajcie tak tyłka, bo pewnie lepiej gra niż trzy czwarte z was z tego czatu. Także nie, 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 nie. Możesz takie scenariusze zakładać. Zakładasz scenariusz, scenariusz że Twitch, to więc to totalne czady i eksperci we wszystkim. O, no a, i oni wtedy są telewizji i są zadowoleni. Spoko. E, dobra, no. no to co, będziesz naparzał teraz, czy co innego? E, a, chyba, no co, no, chyba tak. no Chyba tak. <laughs> to program, dobra, skoro... ja jeszcze chwilę coś może porobię, bo jutro na rano te liczniki mi zakładają na mieszkaniu, to będę musiał Oj. jechać. Dobra. Dobra. No, to okay, dzięki. To razie. W razie, dzięki. Hej, cześć. Pa, pa.